Miło mi Was widzieć. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Nazywam się Mateusz Jarus. Mam też taką prośbę, żeby może wszyscy wyciszyli swoje mikrofony. Jak nie mówią, to będzie pewnie lepsze nagranie. Nazywam się Mateusz Jarus, prowadzę turkusową firmę i chciałbym dzisiaj trochę opowiedzieć, jak to u nas wygląda, jak to się zaczęło, dokąd zmierzamy, jak pracujemy, o kilku też problemach, które napotkaliśmy, jak sobie też z nimi radziliśmy. Nazywam tę firmę turkusowym startupem, chociaż poniekąd jesteśmy też taką typową firmą usługową, firmą programistyczną. Ale od początku naszą wizją i marzeniem było założenie prawdziwego startupu i do dzisiaj tę misję i wizję realizujemy. Usługi programistyczne cały czas są też w naszej działalności i one nie znikną, ale nie chcielibyśmy, żeby to była główna nasza działalność. Kim jestem? Może od tego zacznę. W trakcie ostatnich kilku lat, 4 lat, założyłem 3 startupy, a wcześniej byłem jeszcze pracownikiem B plus R. Pracowałem w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. No głównie jako, można powiedzieć, naukowiec. Naukowiec programista, naukowiec informatyk. To były projekty realizowane z funduszy unijnych, innowacyjne, no mające na celu wprowadzenie jakichś innowacji w informatyce właśnie. I tam zdobywałem swoje pierwsze szlify, swoje pierwsze doświadczenie naukowe. W tym okresie napisałem, że byłem współautorem 12 publikacji naukowych, realizowałem też swój doktorat. I w pewnym momencie pojawiła się taka szansa, żeby wyjechać na program Top 500 Innovators. Ja akurat trafiłem do Wielkiej Brytanii. Pewnie niektórzy z Was kojarzą, co to za program. I bardzo chciałem tam pojechać. Czułem, że to może być jakieś ciekawe, nowe doświadczenie. Biznesowe tym razem. Chciałem dowiedzieć się, jak tę wiedzę naukową, jak te publikacje przełożyć na biznes i na pieniądze. Pojechałem wtedy do Warszawy na rekrutację i parę tygodni czy parę miesięcy później dowiedziałem się, że się dostałem. Miałem nadzieję, że pojadę do Doliny Krzemowej, bo większość osób wcześniej tam wyjeżdżała. Ja akurat trafiłem do Wielkiej Brytanii. Byłem na początku trochę zawiedziony, ale potem okazało się, że było tam też całkiem fajne i całkiem dobre doświadczenia zebraliśmy. I po powrocie z Wielkiej Brytanii pojawiła się taka szansa, żeby założyć pierwszą spółkę z moim ówczesnym pracodawcą. To była spółka Greenfinity. Ja w tych moich publikacjach naukowych zajmowałem się głównie taką dziedziną, która nazywa się efektywność energetyczna, czyli oszczędzanie energii w komputerach, w superkomputerach, w serwerach. I wpadliśmy na pomysł, żeby właśnie te nasze badania, z tych badań wyciągnąć całą tą naszą wiedzę i założyć startup, który zajmuje się oszczędnościami energii w komputerach osobistych. Zrobiliśmy wtedy różnego rodzaju pomiary, takie dane statystyczne sobie wyciągnęliśmy, zaczęliśmy rozmowy z firmami, które ewentualnie byłyby zainteresowane, założyliśmy faktycznie spółkę, znaleźliśmy no, pewnego rodzaju inwestora też w tę spółkę i tak się zaczęło. I przez rok zdobywałem doświadczenie, może nie w prowadzeniu firmy, bo ja nie byłem jej prezesem, ale we współprowadzeniu. Znaczy aktywnie brałem udział w budowaniu produktu, w zarządzaniu zespołem, w zdobywaniu klientów, w pitchowaniu, w zdobywaniu nagród, we wdrażaniu też tego produktu. My go wdrożyliśmy w 3 miejscach, w Urzędzie Miasta Poznania, w IKEA i na Politechnice Poznańskiej, więc bardzo fajne doświadczenie. No i po tym roku poczułem, że jestem gotów wziąć większą odpowiedzialność i postanowiłem założyć własną firmę. Tak w dużym skrócie tak to się zaczęło i wtedy pojawiło się na rynku Expansio. Tutaj mam 3 startupy napisane i jeszcze Lexpansio to była 3. firma, która została założona przeze mnie razem z prawnikami. Wspólnie postanowiliśmy tworzyć innowacyjne narzędzia z zakresu prawa. I wydaje mi się, że właśnie ta historia dobrze podsumowuje to, dlaczego w tym kierunku poszedłem. Znaczy moja ta działalność naukowa bardzo mnie tak ukierunkowała w innowacje. Bardzo mi się to spodobało. Poczułem w tym dużą moc i taką no, pewnego rodzaju, można powiedzieć, pasję do tego. Zacząłem inspirować się innymi startupami, czytać ich historię i pojawiała się we mnie taka ambicja, żeby samemu coś takiego stworzyć. I od tamtego momentu
bardzo zależało mi na tym, żeby tego typu innowacje też we własnej firmie wprowadzać. A w momencie, kiedy założyłem już formalnie spółkę, trafiła w moje ręce całkiem przypadkowo książka Pracować inaczej. Przeczytałem ją i idee, które tam zostały opisane, turkusowe idee, bardzo współgrały ze mną, bardzo mi się spodobały. Więc od samego początku było takie założenie, że firma będzie turkusowa. Na początku nie wiedzieliśmy jeszcze do końca, co to będzie oznaczać. Bo ta książka Pracować inaczej, wydaje mi się, jest dość ogólnie napisana. Brakowało mi tam konkretów, więc działaliśmy bardzo, bardzo intuicyjnie. Potem po przeczytaniu książki profesora Blikle już troszeczkę bardziej zrozumiałem, na czym to polega. Ale wydaje mi się, że najwięcej zrozumieliśmy po prostu wdrażając ten turkus u nas w praktyce, tworząc go tak naprawdę samemu go definiując. I naszą misją w prowadzeniu ekspansji było to, żeby skupiać się oczywiście na produktach informatycznych. I zdefiniowaliśmy sobie tę misję jako tak ogólnie rozwój produktów informatycznych dla firm i dla osób, dla konsumentów indywidualnych, które usprawniają ich codzienne życie i pracę, ale też z poszanowaniem wszystkich współpracowników i społeczeństwa. Ta misja była na tyle ogólna, że pozwalała nam i realizować usługi programistyczne, które już wtedy się zaczęły, i realizować też ten nasz startup, o którym też chciałbym powiedzieć później. I w trakcie działania Expansio dopiero wtedy tak naprawdę okazało się, na co kładziemy większy nacisk. W sercu czułem, że startup jest czymś, czym chciałbym się zajmować w przyszłości, ale realia, a w szczególności te realia finansowe, czyli konieczność zarobienia pieniędzy, mówiła mi, no, że te usługi jednak też są konieczne, żeby po prostu firmę utrzymać, żeby utrzymać jej płynność finansową. Więc początkowo w dużej mierze były to usługi, proste usługi, jakieś strony internetowe, sklepy internetowe, a w tle był startup, a potem ten nacisk na startup zwiększał się. W coraz większym stopniu zajmowaliśmy się samym startupem. Natomiast naszą wizją ciągle było i do dzisiaj jest stać się innowacyjnym, międzynarodowym, turkusowym startupem, czyli firmą, która ma własny produkt, który jest skalowalny, globalny, czyli działa nie tylko na rynku polskim i wprowadza pewnego rodzaju innowacje. I teraz jeszcze kilka słów, które na temat mnie, które też określają, dlaczego taka misja, dlaczego taka wizja. Ja sobie tutaj na potrzeby tej prezentacji tak się zastanowiłem, jakie cechy charakteru doprowadziły do powstania tej firmy, i sobie trzy takie rzeczy wypisałem. Pierwsze, lubię poznawać świat, lubię rozwój, lubię czytać. Po prostu sprawia mi to przyjemność i częściej też sięgam po książki i filmy biznesowe, psychologiczne, popularno-naukowe, bo inspirują mnie historie różnych osób, inspiruje mnie to, jak powstawały ich biznesy, w szczególności jeżeli tworzyły coś, co wykraczało poza to, co było dostępne do tej pory. Po drugie, może to być dziwne, że o tym mówię, ale jest to moim zdaniem dość ważne. Ja mam raczej dość małe potrzeby. To znaczy, nie mam nic przeciwko drogim przedmiotom, domom, samochodom, komputerom, ale nigdy nie miałem jakiejś wielkiej potrzeby ich posiadania. Raczej lubiłem się nimi inspirować i zastanawiać się, czym się wyróżniają, co jest w nich wyjątkowego, aniżeli dążyć do tego, żeby je posiadać. Pamiętam, że jak na studiach kiedyś dostałem samochód od siostry, po siostrze, bo kupiła sobie nowy. Jak na mnie, na studenta na tamten rok, to był całkiem fajny samochód, a ja powiedziałem, że nie chcę, że po prostu wystarczą mi dojazdy do Poznania autobusem. W końcu ten samochód wziąłem, ale na początku nie czułem w ogóle takiej potrzeby. I myślę, że z tej cechy charakteru wynika to, że też jestem dość oszczędny, co przydało się potem przy prowadzeniu startupu. I trzecia cecha, powiązana z tą pierwszą, lubię sobie stawiać ambitne cele. I myślę, że jestem dość wytrwały w dążeniu do nich. No i na myśl przychodzą mi tutaj takie trzy przykłady z różnych okresów życia. Pierwszy przykład jest związany z tym slajdem. W drugiej klasie liceum postanowiłem zdawać maturę z fizyki, ale nic z tej fizyki nie umiałem. Nie potrafiłem rozwiązać nawet takich stosunkowo prostych zadań i postanowiłem sobie za zadanie w półtora roku przygotować się do rozszerzonej matury z fizyki.
Poprosiłem wtedy rodziców, żeby przepraszam. Poprosiłem wtedy rodziców, żeby zapisali mnie na korepetycję i kupiłem sobie taką książkę. Nie jestem teraz pewien, czy to był 1000 zadań, czy kilkaset zadań na egzaminy wstępne, na studia. I każdego dnia po prostu powtarzałem te zadania, aż nie rozwiązałem wszystkich. Kupiłem sobie taki duży zeszyt A4, jak tutaj, i dzień w dzień po powrocie rozwiązywałem zadanie po zadaniu. I doszło do tego, że zdałem tę maturę najlepiej w szkole. To była rozszerzona matura na 96%. Byłem z tego bardzo dumny, aż do dzisiaj mi to pozostało w pamięci. I myślę, że ten przykład pokazuje, jak potem też działałem w życiu. Bo drugim takim przypadkiem było, jak już zacząłem studia informatyczne. I bałem się, że na początku bałem się, że po prostu wylecę z tych studiów. Trafiłem do bardzo silnej grupy osób bardzo ambitnych, które już często od kilku lat programowały, znały się na algorytmice. No a ja z tego programowania byłem dość cienki wtedy. I no na początku było to duże wyzwanie. A 2 lata później postawiłem sobie taki cel, żeby zdobyć stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego. No, bo inspirowały mnie osoby, które w mojej grupie to stypendium wcześniej zdobyły. Wiedziałem, co się liczy. Liczyła się średnia ocen, działalność poza obowiązkowymi zajęciami, jakieś nagrody. No i zrobiłem sobie po prostu listę rzeczy, które musiałbym zrealizować przez najbliższy rok albo 2 lata, żeby to osiągnąć. Kiedy pierwszy raz złożyłem ten wniosek, to aplikacja została odrzucona, a za drugim razem się udało. I jeżeli dobrze pamiętam, to była chyba jedno z 6 stypendiów na całej Politechnice w tamtym momencie, w tamtym roku. Więc byłem z tego ogromnie, ogromnie dumny. No i trzecim przykładem, który dzisiaj sobie stawiam, to jest budowa turkusowej firmy, czyli takiej, w której mamy nie tylko znaczące osiągnięcia, ale też takiej, w której nam się dobrze pracuje. No i to jest zadanie w toku. Ono będzie dopiero realizowane, jest realizowane teraz, ale myślę, że wiele już udało nam się zrealizować. Jeszcze kilka lat temu niektóre rzeczy, które dzisiaj już są zrealizowane przez nas, były w mojej głowie marzeniami, a dzisiaj jest to już w sferze faktów. Zdobyliśmy wiele nagród, zbudowaliśmy wiele produktów dla dużych firm. Braliśmy udział w programach akceleracyjnych w Google, w Szwajcarii, no ale przede wszystkim zbudowaliśmy zgrany i kompetentny zespół. Gdybyście mieli jakieś pytania, to zadawajcie, ja będę po prostu przerywać. Pamiętam, że kiedy zaczynałem te firmy i zastanawiałem się, jaki startup miałby z tego powstać, to niestety ze względu na tą moją cechę charakteru ta poprzeczka była przeze mnie samego postawiona bardzo wysoko. Ja myślałem, że żeby startup osiągnął sukces, to musi być to coś takiego jak na tym slajdzie, jakiś teleporter, coś, co kompletnie no, wprowadza jakąś kompletną rewolucję na rynku. I długo zastanawiałem się, co to może być. Taki teleporter naprawdę kompletnie zmieniłby sposób funkcjonowania ludzi i firm. No myślę, że to jest wielomiliardowy biznes. I dopiero z biegiem czasu odkrywałem, że to niekoniecznie musi tak wyglądać. Że te innowacje mogą być czymś zdecydowanie prostszym. One muszą wprowadzać jakąś wartość w życie ludzi, ale innowacje nie muszą być rewolucyjne. Startupy osiągają sukces nawet ze stosunkowo prostymi produktami, mogłoby się potem wydawać. Kiedy powstawał Google, przykładowo ostatnio trafiłem właśnie na książkę, która opisuje początki wyszukiwarek internetowych, no to na rynku było już być może nawet kilkanaście znaczących firm, które zajmowały się wyszukiwaniem. Google nie był wcale pierwszy. Po prostu algorytm, który wtedy wymyślili, dawał znacząco lepsze wyniki od pozostałych wyszukiwarek i w ten sposób zdobywał popularność. Ale kiedy przez 1,5 roku poszukiwali inwestora, to nikt się nimi nie interesował. Nikt nie chciał w nich zainwestować i przez 1,5 roku no, nie wyszli poza swój kampus. I ja postanowiłem też tak zrobić. No, uznałem, że czas podjąć decyzję i zająć się czymś, co już mam w głowie, żeby dłużej nie szukać. I zaczęło się od nauki programowania. Ja sam jestem programistą, programuję od czasów liceum i zauważyłem, że jest to duże wyzwanie dla osób, które zaczynają naukę programowania. Ja uczyłem się z książek, wtedy to był na fali była książka Grembosza, Symfonia C++. I zauważyłem, jak duży rynek powstaje ze względu na zapotrzebowanie na programistów. Coraz więcej osób chce być programistami,
Dzisiaj słyszę od wielu prawników, że się przebranżowują, albo nie wiem, architektów, którzy nagle zaczynają kursy programistyczne. No i postanowiliśmy zbudować takie narzędzie, które pomoże w zdobywaniu wiedzy programistycznej. Istniały już tego typu narzędzia na rynku, na przykład Codecademy, startup amerykański, który dzisiaj jest już dużą firmą, ale chcieliśmy zrobić coś dla młodszych osób, które niekoniecznie chcą zostać profesjonalistami jeszcze, które chciałyby zrozumieć, czym jest programowanie i odczuć takie praktyczne efekty z tego programowania, ale niekoniecznie mają jeszcze cel, żeby zacząć na tym zarabiać pieniądze. Więc nasza grupa docelowa była troszeczkę inna niż Codecademy. Naszym celem było zbudowanie troszeczkę takiego narzędzia edukacyjnego, a troszeczkę takiego narzędzia zabawowego. I zaczęło się od tego, że no postanowiliśmy wyjść do szkół i po prostu zrobić badania, porozmawiać z tymi uczniami, z nauczycielami, czego potrzebują. Zgłosiliśmy się wtedy też o dofinansowanie tutaj z Wielkopolski i to dofinansowanie otrzymaliśmy, ono było w wysokości niecałych 200 tysięcy złotych. Mieliśmy około rok na prowadzenie badań, na po prostu rozmowy z uczniami, na zrobienie też testów tych narzędzi, które na rynku istniały. I wydawało mi się, że taka forma rozpoczęcia firmy będzie idealna, czyli nie szukanie inwestora, tylko tak zwany bootstrapping, finansowanie z własnych pieniędzy plus dofinansowanie. Okazało się, że prawie nas to zabiło. Zabiło nas z tego względu, że to dofinansowanie było przeznaczone dla firm, które starały się raczej o kilkumilionowe dotacje albo nawet kilkunastomilionowe, więc formalności z tym związane, w szczególności z prowadzeniem tych projektów, ich ewaluacją, no było ogromne. One po prostu były tak duże, że kompletnie nas to przytłoczyło. My myśleliśmy, że sami będziemy w stanie te wszystkie dokumenty przygotowywać na bieżąco, a okazywało się, że w jakimś dokumencie podsumowującym, w jakimś raporcie coś nie zgadzało się co do jednego grosza, bo inaczej zaokrąglaliśmy. Na odpowiedź, że jest tam niezgodność, czekaliśmy miesiąc czy półtora miesiąca. Po wprowadzeniu szybko przez nas tej poprawki dostawaliśmy kolejną uwagę i to trwało latami, dosłownie latami. To dofinansowanie w wysokości 200 tysięcy miało być początkowo w moim założeniu w taki sposób realizowane, że my przez 3 miesiące wykonamy jakieś prace i dostaniemy zwrot pieniędzy za te 3 miesiące. Więc tak sobie ułożyłem mój model, mój biznesplan, tak, że co te 3 miesiące ta transza zostanie przelana. I założyłem, że na początku wpłacę jakąś tam pożyczkę do spółki, ona pozwoli nam działać przez te 3 miesiące, po 3 miesiącach dostaniemy zwrot kosztów. I faktycznie pierwszą transzę dostaliśmy po 3 miesiącach, ale potem być może przez zbyt małą liczbę urzędników, a dużą liczbę firm, które się ubiegały o dofinansowanie, no pojawiło się jakieś wąskie gardło w ocenie tych wszystkich wniosków i nam te pieniądze przestały spływać. I ja tak sobie dopłacałem. Tu 5 tysięcy, tu 17 tysięcy, tu 10 tysięcy, tu 7, tu 3 tysiące. I nie wiedziałem, kiedy te pieniądze z urzędu do nas spłyną. I tak partiami wysupływałem z własnych środków. I tak to trwało, tak się zaczęła nasza firma. To był duży stres wtedy, bo miałem własne środki, miałem własne oszczędności. Ja wcześniej pracowałem jako programista, dosyć dobrze zarabiałem i udało mi się odłożyć znaczną sumę pieniędzy, żeby firmę prowadzić. Ale jak sobie dzisiaj policzyłem, ile przez te kilka lat w ten sposób tych pieniędzy włożyliśmy, to zaraz wam pokażę, jaka to była kwota, tylko jeszcze wyjaśnię. To nie była kwota, którą w całości wyłożyłem z własnych pieniędzy. Wyobraźmy sobie, że mam 10 tysięcy na prywatnym koncie, przelewam do spółki te 10 tysięcy i połowę z tej kwoty wypłacam sobie jako wynagrodzenie. Czyli 5 tysięcy do mnie wraca i te 5 tysięcy mogę potem z powrotem do spółki włożyć. Więc mając 10 tysięcy, już w tym momencie 15 tysięcy przekazałem spółce. Więc te pieniądze tak obracałem między prywatnym a firmowym kontem. I w tym okresie, wczoraj sobie to sprawdziłem, w ten sposób zrobiliśmy takie przelewy na kwotę 697 697 zł. No to było na początku bardzo duże wyzwanie dla nas. Było bardzo stresujące, obciążające i w najgorszym momencie byliśmy 200 tysięcy złotych pod kreską. W tym czasie, poza tym, że dokładaliśmy te środki, no postanowiliśmy rozwinąć tą działalność usługową. Więc
Zaczęliśmy szukać klientów na nasze usługi informatyczne, programistyczne, tak po to, żeby zarabiać pieniądze, żeby firma miała po prostu płynność finansową. Ten przykład bardzo brutalnie pokazał mi, jak ważne są pieniądze w firmie. Same wzniosłe idee turkusu są niewystarczające w zderzeniu z realiami, ale bardzo potrzebne, żeby z tymi realiami się mierzyć. Uważam, że to, że ten turkus wprowadziliśmy, a przede wszystkim to, że mamy pełną jawność informacji, to znaczy wszyscy wiedzą, na co jest wydawana każda złotówka, każdy wie, ile zarabia i każdy wie, jaki jest zakres odpowiedzialności każdej osoby. Dzięki temu każdy też wiedział, z czego wynikają te nasze trudności finansowe. Myślę, że po tym roku, półtora roku, kiedy się z tym mierzyliśmy, bardzo nas to wzmocniło. Myślę, że te półtora roku takich zmagań sprawiło, że staliśmy się dużo silniejszym zespołem. O organizacji powiem jeszcze później, więc na razie może tyle. I przez ten okres, kiedy prowadziliśmy te badania, w naszej głowie pojawił się pomysł już na konkretne narzędzie. To miało być narzędzie w postaci chatbota, z tego względu, że chcieliśmy, żeby to było skalowane. Chcieliśmy, żeby każda osoba mogła po prostu rozpocząć rozmowę z chatbotem. Dlaczego chatbot? Bo zauważyliśmy, że to jest rynek bardzo dynamicznie rozwijający się. Myślę tutaj na przykład o asystentach Google'a, głosowych albo też tekstowych, ale i wielu innych chatbotach, które wtedy na rynku powstały, o których istnieniu nie miałem pojęcia. Na przykład chatbot do radzenia sobie z emocjami, chatbot do nauki języka angielskiego. Te chatboty miały milionowe rzesze odbiorców. A dla nas, jako startup, rozwiązanie to było bardzo fajne, bo to jest rozwiązanie skalowalne. Natomiast zauważyliśmy w rozmowie z tymi uczniami, że na początku programowania ich w szczególności interesują takie zagadnienia powiązane z urządzeniami fizycznymi. Bardzo lubią roboty, bardzo lubią właśnie, nie wiem, na przykład klocki Lego, które można programować, że wyjście poza ten komputer jest dla nich niezwykle atrakcyjne. I postanowiliśmy rozwinąć tę naszą ideę chatbota o możliwość programowania bezprzewodowych czujników, o możliwość programowania inteligentnego otoczenia. To wyjście poza komputer daje taki namacalny efekt programów, które pisze. Te niezrozumiałe czasami komendy nagle stają się tutaj dosłownie namacalne, że ja mogę klasnąć i mi się światło w pokoju włączy. Mogę zbudować czujnik cofania w samochodzie albo, nie wiem, inteligentną lodówkę. Więc stał się to, nasz produkt stał się też produktem hardware'owym. I zastanawialiśmy się, jak sfinansować takie przedsięwzięcie. Kiedy do zbudowania jest też hardware, to no, dosyć duże środki są potrzebne. Budowa startupu hardware'owego jest większym wyzwaniem niż software'owego. Więc zaczęliśmy rozglądać się za różnymi konkursami, możliwościami pozyskania inwestorów. I pamiętam, jak wtedy jeszcze mierzyliśmy się z tymi naszymi wyzwaniami finansowymi, więc zgłosiliśmy się do konkursu EduLab. I pojechałem wtedy z moją żoną, bo moja żona się zaangażowała w tamtym okresie też w rozwój firmy. Na cały etat razem ze mną ją prowadziła. Pojechaliśmy do Warszawy na ten konkurs. On trwał cały dzień. Tam od rana poznawaliśmy się, potem zdobywaliśmy wiedzę, a na koniec był taki konkurs pitchingowy i najlepszy startup miał szansę zdobycia miliona złotych od inwestora. I my ten konkurs wygraliśmy z tym właśnie pomysłem, który opisałem. Dostaliśmy taki duży czek na milion złotych. Tego dnia wracaliśmy z Warszawy z tym czekiem pociągiem i go chowaliśmy gdzieś tam w przedziale, bo było nam głupio, że z czymś takim wsiadamy do przedziału. A jednocześnie mieliśmy świadomość, że na koncie mamy około tam 2000 zł obecnie. Niedługo trzeba będzie kolejną pożyczkę wpłacić. Więc to był niezwykły czas i uświadomiło mi, jak często funkcjonują startupy. Od finansowania od jednego inwestora do drugiego. Od końca środków do końca środków. I wtedy pojawiła się we mnie taka myśl, czy tak musi to wyglądać. Czy można inaczej rozwijać startup, bardziej spokojnie, z większą płynnością finansową. Bo nie ukrywam, że tego typu historie, które my mieliśmy, wiązały się z dużym stresem. Ta niepewność z tym, co będzie za miesiąc, jest bardzo dużym wyzwaniem dla prowadzącego firmę. No jest to odpowiedzialność za wiele osób, ale też odpowiedzialność za siebie i za własną rodzinę.
Więc od tamtego momentu zaczęliśmy się zastanawiać, co zrobić dalej. Czy przyjąć tę nagrodę i jednocześnie włączyć spółkę inwestora, czy podążać inną drogą. I równolegle złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a równolegle zaczęliśmy rozwijać działalność usługową, programistyczną jako Software House. I przez kilka miesięcy negocjowaliśmy tę umowę inwestorską. My nagrodę dostaliśmy w listopadzie, a chyba w marcu podjęliśmy ostateczną decyzję, że wycofujemy się z tej inwestycji. Przez te 4-5 miesięcy rozmawialiśmy z inwestorem, ustaliliśmy warunki i ostatecznie wycofaliśmy się z tej inwestycji. Uznaliśmy, że wartości turkusowe, które wprowadziliśmy, są dla nas bardzo ważne i obawialiśmy się, że zostaną zagrożone pod tym względem, że będzie bardzo duża presja na wyniki. A to nie był jeszcze startup, który ma gotowy produkt. To były kompletne początki rozwoju, a jakby inwestor wkłada pieniądze po to, żeby uzyskać zwrot z tej inwestycji, więc w jego interesie jest, żeby jak najszybciej startup może niekoniecznie przynosił dochody, ale przynajmniej przychody. I już wtedy wiedzieliśmy, że te pieniądze nie wystarczą na ukończenie samego produktu. Już wtedy zastanawialiśmy się nad kolejną rundą inwestycji. Wchodziliśmy w rozwój takiego typowego startupu, który planuje kolejne rundy, kiedy jest przy poprzedniej. I my powiedzieliśmy wtedy, że nie, że pójdziemy drogą troszeczkę inną. Odmówiliśmy inwestorowi, nie wiedząc jeszcze, czy otrzymamy środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. My walczyliśmy wtedy o 2 miliony złotych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i myśleliśmy, że te wyniki już się pojawią, ale jeszcze ich nie było. Nasza przyszłość była wtedy nadal bardzo niepewna. Natomiast zaczęły się pojawiać jakieś zlecenia na usługi programistyczne. Tutaj to zaczęło się nam rozkręcać, natomiast nadal nie mieliśmy pieniędzy, żeby rozwijać własny startup. Zgłaszaliśmy się do kolejnych programów akceleracyjnych. Tutaj na przykład jesteśmy w Google. On się nie wiązał z żadnymi środkami na rozwój produktu. Sami pokrywaliśmy nocleg w Warszawie i częściowo też wyżywienie, chociaż częściowo było ono tam pokrywane. No ale pojechaliśmy. Byliśmy przez tydzień w Warszawie i każdego dnia mieliśmy spotkania z kilkoma mentorami, a przez cały tydzień to było 40 mentorów z różnych branż, którzy analizowali nasz pomysł, doradzali nam, zastanawiali się, czy to ma sens, czy nie. Wtedy już, jak widać, tutaj w prawym górnym rogu zaczęły powstawiać pierwsze projekty naszych czujników i rozpisywaliśmy sobie też jakiś model biznesowy. Krótko po tym dostaliśmy się do akceleratora w Szwajcarii, do akceleratora Kickstart i tam wyjechaliśmy na miesiąc. Miesiąc też z moją żoną spędziliśmy rozmawiając z firmami i omawialiśmy nasz pomysł. I pojawiła się też szansa wyjazdu do Afryki na targi edukacyjne. I to był okres niezwykle intensywnej pracy dla mnie i dla mojej żony. Pracowaliśmy często po kilkanaście godzin dziennie. Szczególnie wyczerpujące były te wyjazdy, bo jako przykład mogę powiedzieć, że poleciałem do Afryki na te targi na kilka dni do Rwandy. Wróciłem z Afryki, wysiadłem z samolotu, już nie pamiętam, czy to było w Warszawie, czy ostatecznie we Wrocławiu, już nie pamiętam dokładnie. Podjechała moja żona samochodem, zabrała mnie i pojechaliśmy prosto do Szwajcarii na miesiąc. Więc to było życie prawdziwego startupowca. Zaangażowałem w to też moją żonę i dzisiaj to wspominam z rozrzewnieniem. Ostatnio sobie przeglądaliśmy zdjęcia jak zdobyliśmy ten czek, jak wyjeżdżaliśmy do tej Szwajcarii z Afryki, i to naprawdę wzbudza w nas niezwykle pozytywne uczucia i bardzo miło wspominam ten okres, ale było to bardzo też trudne i po prostu wyczerpujące fizycznie i psychicznie. I wtedy po 2 miesiącach okazało się, że dostaliśmy grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. No i tak zaczęła się nasza przygoda, prawdziwa przygoda w budowie produktu własnego. W tym okresie też powoli rozkręcała się ta działalność usługowa. W tym czasie nasz zespół był tutaj w Poznaniu, w biurze. Zostawiliśmy wszystkich na 1 miesiąc, czy na ponad miesiąc samych i po prostu zdzwanialiśmy się. Oni pracowali w biurze, my przez internet. Wyzwaniem w tym grancie było to, że musieliśmy mieć środki własne. Przy 2 milionach 200 tysięcy całego projektu
To było kilkaset tysięcy złotych środków własnych. I było to ogromne wyzwanie, skąd te pieniądze zdobyć. I konsultowałem z wieloma osobami, czy to jest dobry pomysł, żeby w to wchodzić. Wiedziałem, że jest taka możliwość w tym grancie, że można w dowolnym momencie go przerwać. Można po prostu złożyć wniosek, jeżeli odpowiednie osoby wyrażą na to zgodę po ocenie naszego wniosku i uzasadnieniu, to jest to możliwe. Więc była taka też możliwość, że kiedy pojawi się trudność w jego realizacji, to będziemy mogli go przerwać. Ale postanowiliśmy w to wejść. I dopiero dzisiaj, z biegiem czasu, sobie uświadamiam, jakie to było wyzwanie, zdobyć te pieniądze na środki własne. Ale postanowiliśmy spróbować. I wtedy rozwinęliśmy, za chwilę wrócę do tego slajdu, ale rozwinęliśmy naszą działalność programistyczną, usługową. Nie wiedziałem, jak to robić. Ja nie wiedziałem, jak sprzedawać korporacjom, bo chciałem, żeby one były naszymi klientami. I robiłem to bardzo intuicyjnie. Na przykład umówiłem się na spotkanie z prezesem Volkswagena, dzięki mojej koleżance, która wtedy tam pracowała. Po prostu był bardzo też w tamtym okresie otwarty na startupy. Miał też na przykład spotkanie ze startupami w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, gdzie mamy swoje biuro. Widzieliśmy, że chętnie się z takimi firmami spotykał, inspirował, więc przez koleżankę umówiłem się na 30-minutowe spotkanie i po prostu z nim rozmawiałem o naszym startupie, wymienialiśmy doświadczenia. Nic z tego nie wyszło, co prawda, nie dostaliśmy żadnego zlecenia, ale też jakby nie chciałem mu nic sprzedawać. Ale dzięki temu spotkaniu też zostaliśmy jakoś tam zapamiętani w tym Volkswagenie. I jakieś pół roku później, czy może rok później, Volkswagen sam się do nas zgłosił z pytaniem, czy moglibyśmy dla nich zrealizować pewien pomysł. Chodziło o taką grywalizację. Nie wiedzieli jeszcze, jak ta grywalizacja będzie wyglądała, ale wiedzieli, że ma to być, ma to mieć formę grywalizacji. Chodziło o edukowanie pracowników poprzez pewnego rodzaju grę. I my wtedy zaprojektowaliśmy grę dla pracowników korporacji. Tę grę faktycznie zbudowaliśmy w postaci aplikacji mobilnej. Zbudowaliśmy całą fabułę, w której pracownik zostaje przeniesiony na Marsa i staje się prezesem fabryki samochodów przyszłości na Marsie. I wdrożyliśmy to. 1000 osób grało przez tę grę przez 5 tygodni, rywalizowało ze sobą, zdobywało punkty. Zdobywało też nagrody w postaci na przykład Kediego na weekend albo dodatkowego dnia urlopu. I potem to się stało naszym nowym produktem po tym wdrożeniu. Dziś rozpoczynamy współpracę z Ericssonem, gdzie zmieniamy fabułę, ale ten silnik gry zostaje, troszeczkę go będziemy rozwijać i dalej będziemy wprowadzać ten produkt na rynek. Tutaj mam inny przykład współpracy z Wiltonem, gdzie zbudowaliśmy też takie bezprzewodowe czujniki, beacony, być może niektórzy z Was wiedzą, co to jest. Sami od zera też je zbudowaliśmy i one nam monitorowały proces produkcyjny w fabryce Wielton, która produkuje przyczepy i naczepy. Te beacony pokazywały nam, w jakiej wannie są zanurzane poszczególne przyczepy i naczepy, ile czasu tam spędzają, czy są jakieś opóźnienia. Tutaj na przykład jest aplikacja do komunikacji dla pracowników Volkswagena, dla kilkunastu tysięcy osób. Coś podobnego jak Facebook, z jakimiś tam kalendarzami, dodatkowymi funkcjami. Ale wrócę do tego slajdu naszego produktu. My chcieliśmy zbudować narzędzie do nauki programowania z wykorzystaniem czujników internetu rzeczy. Zbudowaliśmy zestaw kilkunastu takich czujników w postaci heksagonów, które komunikują się z takim naszym smartboxem podłączanym do telefonu komórkowego, a na telefonie, rozmawiając z chatbotem, uczymy się programować i po napisaniu programu widzimy efekty wokół siebie. No, bardzo rozbudowany projekt, złożony, bo mamy i budowę chatbota, i kwestie sprzętowe, i jakiś design, więc wiele osób było w to zaangażowanych. I cóż, no tak wygląda to, czym się zajmujemy. Nie wiem, czy do tej części macie jakieś pytania, to jestem otwarty, żeby odpowiedzieć. Jeżeli nie, to mógłbym przejść do tych bardziej turkusowych rzeczy, o tej kulturze organizacyjnej trochę opowiedzieć. Zdecydowanie przejdźmy do kultury. Jeżeli... Ja tutaj wstawiłem zdjęcie takiego, jak to się nazywa, to kontenera na śmieci, z tego względu, że robię właśnie remont mieszkania i parę dni temu przyjechał do nas pan, który ten kontener miał odebrać od nas. Wyburzyliśmy pewną ściankę i jakoś tak dziwnie się zachowywał. To znaczy, jak tylko zauważył ten kontener, to powiedział, że musimy wyłożyć pewne elementy, bo one mi spadną. One nie mogą wystawać. Tak tutaj wystają te drzwi na przykład.
No ja podszedłem do tego kontenera i załóżmy, że ruszam te drzwi, załóżmy, że to jest nasze zdjęcie i widzę, że ta nasza ścianka, ona jest jakby niemożliwa do poruszenia. Ona jest tak, ona jest do dna zanurzona. Niemożliwe jest, żeby cokolwiek wypadło z tego kontenera. Więc tłumaczę temu mężczyźnie, że to jest bardzo dobrze tutaj spięte. My tam też z 15 minut poświęciliśmy na to, żeby to dobrze poukładać. Więc nie widzę ryzyka, żeby cokolwiek to wypadło. A mówi, nie, ja tutaj muszę to wyłożyć. Jeżeli pan tego nie weźmie, to ja zadzwonię do szefa, zrobię zdjęcie, on mi tego nie uzna i mi nie zapłaci. Troszkę się zdziwiłem, że nawet nie podszedł tam do mnie, tylko z kabiny ze mną rozmawiał, ale musiałem odejść, bo zadzwonił telefon i mój tata zaczął z nim rozmowę. I po 10 minutach, czy po 15 minutach okazało się, że odjechał, że wziął to i zacząłem rozmawiać z moim tatą, co się stało. On powiedział, że jego zdaniem, mój tata ma większe doświadczenie w rozmowy w takich sytuacjach, powiedział, że jego zdaniem ten mężczyzna po prostu chciał wymusić napiwek, bo faktycznie nic tutaj nie przeszkadzało i tam chwilę próbował mu argumentować, ale on obstawał przy swoim, więc mój tata powiedział, no ale proszę pana, no ja też współpracuję z firmami, które wywożą taki gruz i oni zawsze mają tej plandeki, pan nie zakłada tej plandeki, nie obawia się pan, że dostanie pan jakiś mandat, ja nie wiem jak pan tutaj funkcjonuje. A on się wtedy tak przestraszył, mówi, a faktycznie, ja mam plandekę, mam. I od razu ją założył i nie było z tym problemu i odjechał po prostu. I tak sobie uświadomiłem, no jaka jest kultura w tej firmie, jeżeli ten mężczyzna przyjeżdża z założeniem takim, że będzie musiał wymusić napiwek, no to coś chyba tam jest nie tak. Po pierwsze, jeżeli chodzi o same wartości, bo no, być może nie jest zadowolony ze swojej pensji i z góry dolicza do tego pieniądze, które otrzyma od innych, troszeczkę wymuszając to na nich. Po drugie, no, od tej strony komunikacyjnej to było dla mnie kompletne niezrozumienie. Gdyby nie było tam mojego taty, to ja myślę, że skończyłoby się na tym, że on by po prostu to zostawił. Bo ja bym nie zrozumiał, że muszę mu coś zapłacić. To jest coś, co kompletnie by mi pewnie nie przyszło do głowy. Tak sobie uświadomiłem, jak to jest ważne w budowie firmy. Ja już po raz drugi nie zadzwonię do tej firmy. Ja już nie skorzystam z ich usług. Myślę, że ten pracownik niekoniecznie dobrze się dogaduje też ze swoim szefem, że chyba ta atmosfera w pracy jest kiepska. I u nas Turkus to są takie trzy filary. Wartości, komunikacja i organizacja. Jeżeli chodzi o wartości, to one... Myślę, że w każdej firmie mogą być różne wartości są ważne dla prowadzących i dla współpracowników. U nas one powstawały z biegiem czasu na bazie problemów, które się pojawiały. Dla nas ważny jest szacunek, jest ważna uczciwość i od strony pracodawcy i pracownika. Ważne jest to, żebyśmy otwarcie też mówili o swoich trudnościach, co powiązane z komunikacją, ale żebyśmy nie kryli tego, co nam nie przeszkadza. Ważna jest dla nas odpowiedzialność i zaufanie. I są to rzeczy, których nie da się sprawdzić na rozmowie kwalifikacyjnej. To wymaga po prostu współpracy ze sobą przez jakiś okres czasu i mogę podać taki przykład na przykład odpowiedzialności. Załóżmy, że zatrudniam jakąś osobę, której rolą jest pozyskiwanie nowych klientów i w sposób, w jaki komunikuję się z tym pracownikiem, w jaki wdrażam go w pracy jest różny w zależności od tego, na jakim etapie już jest. Na początku wymaga to sporego zaopiekowania się tym pracownikiem, wytłumaczenia, jak funkcjonuje firma, jaki jest proces na przykład pozyskiwania danego klienta. Ale z biegiem czasu oczekuję, że to raczej ta osoba sama będzie mi mówiła, czym danego dnia będzie się zajmować w pracy. Zresztą po miesiącu czy po dwóch miesiącach oczekuję, że ona będzie na siebie brała tę odpowiedzialność. Z biegiem czasu, przedstawiając wyniki finansowe firmy i tłumacząc, jakie wysokości są przychody oraz jakie koszty na przykład na programistów, oczekuję, że zrozumie, jakiego rodzaju projekty powinniśmy pozyskiwać, żeby firma miała płynność finansową przez najbliższe, powiedzmy, pół roku. Więc powoli ta osoba bierze na siebie odpowiedzialność za to, żeby spółka miała płynność finansową. I w przeciągu 3, 4, 5 miesięcy bardzo łatwo jest sprawdzić, czy ta osoba faktycznie tę odpowiedzialność na siebie bierze. Być może zadanie, którego się podjęła, jest zbyt ambitne, jest przerastające ją. I wtedy trzeba reagować, trzeba samemu być świadomym, że ona sobie nie radzi z tymi wyzwaniami i wkraczać i proponować jakieś rozwiązanie. A jeżeli to nie jest kwestia zbyt trudnego zadania,
to regularnie z nią rozmawiać i dojść do źródła problemu. Być może ta osoba, nie wiem, ucieka przed jakimś problemem, który się pojawił i sama nie jest też świadoma, że przed nim ucieka. Więc drugą takim filarem jest komunikacja. To jest częste rozmawianie o tym, co nam nie pasuje. Wiecie, co mam pewien problem. Ja miałem na maksa naładowanego laptopa. Mam Maca i wydawało mi się, że on wytrzyma, ale mam już tylko 5%, prawdopodobnie dlatego, że ta aplikacja mi tutaj chyba mocno zużywa baterię, więc ja podejdę po ładowarkę, dobrze? Okej, momencik, przepraszam na chwilkę. Ja w międzyczasie dodam, że było sporo też pytań w formularzu na Evenaili. Te pytania są, także one będą też podkreślone. Ciekawie, bo Mateusz powiedział, no to pokazałem wam, jak wygląda firma i właśnie ten slajd wie. się tak zdziwiłem. Czy nie, czym się zajmujemy, czy coś w tym stylu. I nagle kontener. Czy słychać mnie teraz? Może kontener to podstawa. Słychać mnie, tak? Tak, słychać. Słyszałem, że rozmawialiście, ale nie wiedziałem o czym. Nie wiem, czy są jakieś pytania, czy nie. Nie, rozmawialiśmy o kontenerze, a o pytaniach to... Pytania na pewno będą, rozumiem, odpowiedzi na te w sensie pytania były na Evenaili, także pewnie przejdziemy do nich później. Nie? Teraz tak, ta komunikacja tak ogólnie zdefiniowana. Dla mnie to jest bardzo, może inaczej, ja staram się zawsze dążyć do źródła problemu. Kiedy z kimś, kurczę, to jakieś remonty się zaczynają, mam nadzieję, że będzie mnie słuchać mimo wszystko. Jest dobrze. Kiedy pojawia się jakiś problem w firmie, na przykład kwestie sprzedażowe, wydaje mi się, że w wielu przypadkach problem jest albo w procesie firmy, że on jest źle zdefiniowany, albo w jakimś problemie, którego nawet ta osoba realizująca to zadanie nie jest świadoma. I staram się, rozmawiając z tą osobą, dojść do źródła tego problemu. I zaczyna się to wszystko od tego, że sam podejmuję decyzję o poruszeniu pewnego problemu. Niezwykle często problemy urastają do rangi ogromnych problemów tylko dlatego, że nie są poruszane. Zauważamy, że coś w firmie nie działa i może nawet ktoś tam wspomni, że no to nie działa, tutaj trzeba by się czymś zająć, ale nikt nie ma odwagi, żeby skonfrontować to z tą konkretną osobą, żeby podejść do niej i powiedzieć jej: słuchaj, no coś nie gra, no musimy to zmienić. I jest to dla mnie niezwykle ważne, żeby... Kurczę, naprawdę jest okej z tym hałasem w tle? Trochę mnie to rozpraszam. Nie słychać, nie słychać okay. W ogóle tego hałasu. Okay, tak, dobra. Bardzo słabo słychać ten hałas z tyłu. Nie przeszkadza, przynajmniej mi. My realizujemy to w taki sposób, że po pierwsze raz w tygodniu spotykamy się i po pierwsze omawiamy to, co się ostatnio wydarzyło w firmie, od tej strony takiej no merytorycznej, co zrealizowaliśmy, jakie zadania udało się zrealizować, jakie nie. Ale mamy też coś takiego, że ja szczególnie coś takiego mam, że jeżeli zauważam jakiś problem, to albo najpierw rozmawiam z tą osobą face to face i mówię jej, że coś mi tutaj nie pasuje. Albo jeżeli uważam, że jest to coś, co można poruszyć na forum, to po prostu na takim spotkaniu grupowym poruszam ten temat i zaczyna się rozmowa na ten temat. Natomiast są to na tyle delikatne sprawy, że trzeba bardzo uważać, żeby nie poruszyć tematów, które mogą kogoś urazić. Dużo łatwiej, dużo lepsze jest docenianie, dużo bardziej łatwiejsze do przyjęcia jest powiedzenie, że wszystko jest ok, ale dużo trudniej jest zwrócić uwagę, że jakiś problem wynika z takiego albo takiego zachowania konkretnej osoby. I w tej sytuacji staram się najpierw z tą osobą porozmawiać, a potem powiedzieć o tym na forum. I bardzo podkreślam, że to jest dla mnie ważne z tego względu, że ja popełniłem bardzo duży błąd, zwalniając pewną osobę no, już parę lat temu. Była to osoba, która była zatrudniona na takim stanowisku sprzedażowo-marketingowym, ale sami do końca jeszcze nie wiedzieliśmy, jak ten marketing i tę sprzedaż będziemy realizować. I była na okresie próbnym, 3-miesięcznym. I ja przez te 3 miesiące nie do końca byłem zadowolony z jej pracy. I nie mówiłem tej osobie na bieżąco, co mi się w tej pracy nie podoba. Zmieniałem zakres jej obowiązków,
to jest kolejny taki element, że staramy się dopasować ten zakres obowiązków do predyspozycji tej osoby i do jej umiejętności, do tego, co ona lubi robić, ale nie powiedziałem jej wprost, że zaczyna mnie to trochę frustrować. Myślę, że to jest ważne, żeby też dbać o potrzeby z jednej strony pracowników, ale też pracodawcy, że trzeba otwarcie powiedzieć, że moje potrzeby i moje oczekiwania są inne. No i w tamtym momencie, po tych 3 miesiącach rozstaliśmy się i ta osoba otwarcie powiedziała, że ona nie była wszystkiego świadoma, że ona nie była świadoma, że tak jej praca jest oceniana. I to było dla mnie duża trudność. Jakby ja to bardzo mocno tak do siebie przyjąłem i dbałem później w wielu rozmowach o to, żeby więcej do tej sytuacji nie doprowadzić. Bo wiem, że to dla tej osoby jest... Ona może poczuć się niesprawiedliwie potraktowana. I trzeci filar to jest organizacja. Myślę, że same wartości to nie wszystko. Taka codzienna, dobrze zorganizowana firma, w której każdy wie, co ma robić, w której firma działa najlepiej na zasadzie procesów, to jest konieczność, to jest must, żeby osiągać po prostu dobre rezultaty finansowe. My tak próbnie sobie teraz wdrożyliśmy taki 7-godzinny dzień pracy. Wiele słyszeliśmy o tym, że to ma pozytywne efekty w postaci wyników firmy, szczególnie w tej branży informatycznej, ale nie tylko. I przez długi czas o tym już rozmawialiśmy, ktoś tam nieśmiało poruszał, a może coś takiego zrobimy. I w końcu podjąłem decyzję, spróbujmy. Jesteśmy na takim etapie, że możemy się tego podjąć. Wdrożyliśmy ten 7-godzinny dzień pracy. To bardzo zmusza do tego, żeby odpowiednio priorytetyzować swoje zadania codzienne. Kiedy ma się mniej czasu, a podobną czy taką samą liczbę zadań do wykonania, no to odrzuca się te rzeczy, które są mniej ważne. Pracujemy w ten sposób przez około 2 tygodnie. Postanowiliśmy sobie takie podsumowanie zrobić za kolejne 2 tygodnie, więc jeszcze trochę czasu sobie popracujemy w tym systemie. I jeszcze oficjalnie, na forum jeszcze nie omawialiśmy tych naszych wyników i tego, jak na się w ten sposób pracuje, ale ja osobiście czuję się z tym bardzo dobrze. Co prawda ja sobie zmniejszyłem raczej z 9 do 8, a nie z 8 do 7, raczej pracuję więcej niż te 7 godzin. Ale sam po sobie zauważam, że zaczynam na początku dnia, a nawet dzień wcześniej wykreślać te rzeczy, które na ten dzień są nieważne, które mogą poczekać i często okazuje się, że one albo same się rozwiązują w jakiś sposób, albo się przedawniają. W przeszłości na przykład często pisaliśmy wiele wniosków do konkursów, które jak się potem okazało niekoniecznie nam były potrzebne. Czyli podejmowaliśmy działania, które nie przynosiły nam żadnych efektów. I teraz dzięki temu 7-godzinnemu dniu pracy możemy spojrzeć wstecz i zobaczyć, co przynosiły efekty i tylko na tym się skupić i to powtarzać. A z drugiej strony te procesy są ważne. Ważne jest to, żeby osoba wiedziała, co ma robić w firmie, jaki jest jej zakres obowiązków. I padło też pytanie o rolę. My jesteśmy firmą programistyczną, więc w większości pracują tutaj programiści. Tworzymy kod. I taki programista ma dość jasno sprecyzowany zakres obowiązków, no wiadomo, że musi napisać program. Poza programistami mamy też osobę odpowiedzialną za rozwój urządzeń, mamy też projektanta wzornictwa, mamy też Zuzię, która jest od spraw bardziej administracyjnych. Ale nawet w tych rolach programistycznych dochodzi często do wykroczenia poza taki swój podstawowy zakres obowiązków. Przykładowo, w takiej typowej firmie programistycznej jest jakiś project manager, który nadzoruje rozwój produktu. On kontaktuje się z klientem, spisuje wymagania, przekazuje programistom ustalenia z klientami. U nas częściowo ten zakres odpowiedzialności PM-a, project managera, został przejęty przez samych pracowników. Nie mamy nic przeciwko temu, żeby sam programista spisywał oczekiwania klienta, i w ten sposób niejako odwracamy zakres odpowiedzialności, to potem PM dowiaduje się od tego programisty, co tak naprawdę jest do zrobienia. Wiem, że to może brzmieć trochę dziwnie. Kiedyś też usłyszałem, że to jest po prostu zrzucanie odpowiedzialności i zwiększenie stresu tego programisty, który niekoniecznie może czuć się w tym dobry.
Tak, zgadzam się z tym, mogą pojawić się takie problemy, więc kluczowe jest po prostu uzgodnienie z tym programistą, czy on na pewno chce to robić, czy on czuje się w tym dobrze, bo dla niektórych osób rozmowa z klientem jest bardzo stresująca albo nieefektywna, bo wolałby się skupić cały dzień po prostu na pisaniu kodu, a nie przerywać swoją pracę. Natomiast my po tym długim już okresie współpracy ze sobą, bo niektóre są, osoby są od samego początku, już wiele, wiele lat, bardzo dobrze znamy swoje kompetencje, mocne i słabe strony. Wiemy, kto co może robić i co lubi robić, więc po prostu kiedy pojawia się jakiś nowy projekt, to na bieżąco ustalamy, czym kto chciałby się zająć. A dzięki temu ten PM jest dużo efektywniejszy. On już nie na przykład, nie wiem, 4 osoby biorą udział w spotkaniu, tylko 3 programistów. Ten PM nie zawsze musi być obecny. Co więcej, ten PM nie musi robić kolejnego spotkania z programistami, tego wszystkiego wyjaśniać, nie musi potem jeszcze wszystkiego spisywać, bo oni na bieżąco to robią i przekazują już bezpośrednio klientowi. Przykład na przykład Zuzi, która miała zajmować się od początku pracami administracyjnymi, biurowymi. Okazało się, że ma też zmysł graficzny i często, jeżeli pojawiają się jakieś kwestie związane z przygotowaniem jakichś grafik, to po prostu się tym zajmuje. Albo na przykład jakimś pierwszym kontaktem z klientem. Nie mamy jakichś formalnych stanowisk, tylko po prostu w trakcie pracy obserwujemy siebie i widzimy, co nam wychodzi, a co nie. I staramy się tak tę pracę dobierać, żeby ona była efektywna i pasująca do kompetencji tej osoby. Więc dzień pracy wygląda tak, że spotykamy się na tak zwanym daily i każdy sam mówi, czym dzisiaj będzie się zajmować. Wiemy, jakie mamy deadline'y na najbliższy czas, najbliższy tydzień, 2 tygodnie, miesiąc. Wiemy, nad jakimi projektami pracujemy. Więc każda z osób sama decyduje, czym tego dnia będzie się zajmować. Ja ewentualnie to trochę koryguję, no bo mam siłą rzeczy większą wiedzę o firmie, bo na bieżąco z tymi klientami rozmawiam, mam też jakby więcej czasu poświęcam na taką biznesową część przedsiębiorstwa. Ale to raczej same te osoby mówią, czym chciałyby się dzisiaj zajmować. No i teraz ta nasza wizja i cele. Ja na samym początku powiedziałem, że jesteśmy i firmą usługową, i startupem. Naszą wizją jest budowa tego startupu, skalowalnego, globalnego startupu. I cały czas jest to z tyłu głowy, cały czas nad tym pracujemy. W niektórych okresach więcej, w niektórych okresach mniej. Obecnie w troszeczkę większym stopniu, bo kończymy rozwój tego produktu, ale pracujemy też nad innymi produktami. One pojawiają się trochę przypadkowo, można powiedzieć. Znaczy, pomysł na tę grę powstał dzięki współpracy z Volkswagenem, który sam zaproponował nam, żeby coś takiego zbudować. Sami powiedzieli o swoich potrzebach związanych z grywalizacją. I my zaproponowaliśmy im produkt, który naszym zdaniem tak go zbudowaliśmy, żeby pasował też do innych firm. Tak go zbudowaliśmy, żebyśmy mogli go dalej sprzedawać. I dzięki temu do dzisiaj nad nim pracujemy, zdobyliśmy kolejnego klienta, mamy kolejne zainteresowania ze strony innych korporacji, no i włączyliśmy to w ofertę naszych produktów. A cele krótkoterminowe, nie wiem, takie tygodniowe, dwutygodniowe, raczej określają sami programiści, sami pracownicy, którzy przygotowują sprinty na konkretny krótki okres czasu. Tutaj jeszcze w kwestii tych wartości napisałem na przykład o tej, już trochę powiedziałem o tej odpowiedzialności, ale w kwestii uczciwości. Dla mnie na przykład ważne jest też to, żeby być fair wobec urzędów skarbowych, wobec ZUS-u. Nie wiem, zdaję sobie sprawę, że ważna jest optymalizacja kosztów i sam to robię. Sam zastanawiam się, kiedy można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu. Albo czy w jakiejś sytuacji można by się rozliczać, nie wiem, na B2B zamiast na umowę o pracę. Natomiast zdaję sobie też sprawę z tego, jak duży wpływ na wydajność, może nie na wydajność, ale na zaufanie wobec siebie ma uczciwość pracodawcy wobec swoich klientów i wobec urzędów.
Miałem kiedyś taką sytuację, że rozmawiałem z pewnym klientem na temat takiego większego projektu. Wycenialiśmy go wspólnie. Ja wcześniej przesłałem prezentację z takim ogólnym kosztorysem. Na spotkaniu mieliśmy to po prostu doprecyzować. I jakoś tak się złożyło, że w tym kosztorysie już podczas tego samego spotkania mieliśmy dostać 10 tysięcy złotych więcej. Nikt tego nie zauważył, nikt nie zwrócił na to uwagi. Ja skończyłem już to spotkanie, wracałem do domu i pamiętam, że jadąc autem nie dawało mi to spokoju. Skąd te 10 tysięcy? I przypomniało mi się, aha, my tam to podwójnie policzyliśmy. I to właściwie zostało już przez nich zatwierdzone. Moglibyśmy zacząć realizować ten projekt, ale zatrzymałem się i napisałem maila. Słuchajcie, przepraszam was, zaszła pomyłka, chciałbym wprowadzić korektę. To jest 10 tysięcy za dużo wam policzyliśmy. I oni mi na tego maila w ogóle nie odpowiedzieli. Ja nigdy nie doczekałem się odpowiedzi, ale poczułem, jakby taki kamień spadł z serca. Ja poczułem, że oni prawdopodobnie poczuli coś podobnego, bo też się zastanawiali na tym spotkaniu, czy skąd ta wyższa kwota, ale no dobra, no coś tam to jakoś tak wyszło. To po prostu te liczby jakoś tam nam pomieszały. I wydaje mi się, współpracując już potem z nimi nad tym projektem, że to zbudowało taką dużą nić porozumienia między nami. A z drugiej strony też ta uczciwość wobec, nie wiem, pracowników, którym, no jak się mówi, że mają dostać takie wynagrodzenie i faktycznie je dostają, a nie robimy jakieś kombinacje, to ostatnio przyniosło taki dla mnie bardzo wzruszający owoc, bo zaraz przejdę do tematu pożegnań, do zwalniań pracowników. No żegnaliśmy się z pewną osobą. Żegnaliśmy się z pewną osobą, to nie było związane z koronawirusem, tak się po prostu złożyło, że w tym okresie podjęliśmy decyzję z zupełnie innych względów. I zespół, znaczy ja wyszedłem z taką propozycją, żeby ze względu na tą sytuację koronawirusową i trudność w znalezieniu nowej pracy, może przekażemy tej osobie jakąś kwotę pieniędzy, żeby miała na utrzymanie, nie mając pracy przez jakiś okres czasu. I to było dla mnie niezwykle wzruszające, że wtedy zespół sam powiedział, że oni skorzystają z takiego swojego budżetu, który mają do dyspozycji. Nie będę wchodzić w szczegóły, jak on powstał i skąd on jest, ale jest taki nasz wewnętrzny budżet. Oni powiedzieli, my z niego skorzystamy, a to jeszcze tylko dodam, że to są pieniądze, które pracownicy mogą wydawać na co chcą. To są jakby ich własne pieniądze. Po prostu powiedzieli, my te pieniądze damy tej osobie można powiedzieć z ich działki. To nie była moja inicjatywa, sam zespół wyszedł z taką propozycją. Czyli jakby troszeczkę można powiedzieć, że z własnej kieszeni wyłożyli pieniądze na czyjeś pożegnanie. I tak widzę Turkus, tak taką wzajemne zaufanie, odpowiedzialność za to, co robimy, która budowana jest na takich wartościach, jakie widać na tym slajdzie. Nie tylko wobec siebie wzajemnie, ale też wobec firm, które i urzędów, które są na zewnątrz. Przepraszam was, coś mi się z gardłem dzieje, wezmę sobie łyk wody. Dobrze, idźmy dalej. Zatrudnienie i pożegnanie. Jak przyjmujemy nowe osoby do firmy, jak się z nimi też żegnamy? No myślę, że dużym zagrożeniem Turkusu jest to, że na zewnątrz to może wyglądać jak taka firma, która odkręca kurek pieniędzy i po prostu jest dobra zabawa i wszystko się tam samo jakoś kręci. Myślę, że wręcz przeciwnie. Może nie wręcz przeciwnie, ale zupełnie inaczej to wygląda od środka. Że to faktycznie może być dobra zabawa, ale dobrze zorganizowana. Jakby to myślę, że dosyć szybko się u nas wszystko dzieje. Dynamicznie i z dosyć dużą odpowiedzialnością każdej z osób. I to nie jest tak, że jeżeli coś nie wyjdzie, to gdzieś tam po prostu umknie płazem. Ostatnio taka bardzo, bardzo drobna rzecz się zdarzyła, nie wiem, 2-3 dni temu. Miałem mieć spotkanie z pewną osobą, z rekrutacyjną. Spotkanie rekrutacyjne z nową osobą w naszym biurze. Dzień wcześniej okazało się, że nie mogę przyjechać do tego biura. Poprosiłem Zuzię, żeby odwołała to spotkanie. I Zuzia potwierdziła mi, że to zrobi. No z jakiegoś powodu tego nie zrobiła i ta osoba przyszła do biura, a mnie tam nie było. I było mi niezręcznie, bo ta osoba do mnie dzwoniła, no że tutaj jest na rozmowie rekrutacyjnej, a mnie nie ma.
I to nie jest tak, że po takiej sytuacji ja dzwonię do Zuzi, słuchaj Zuzia, co to ma być, przecież no nie możemy takiego wizerunku firmy budować, że kogoś zapraszamy, a nas nie ma na miejscu. Nie, no po prostu zapytałem Zuzię, co się stało, czy odwołałaś to spotkanie. Staram się zrozumieć przede wszystkim problem, dlaczego to się wydarzyło. Czy jej wyleciało z głowy, czy może miała wypadek samochodowy i po prostu nie miała możliwości skontaktowania się z tą osobą, czy jeszcze coś innego, czy może się skontaktowała, ale ta osoba nie odebrała tego maila. Więc staram się spokojną rozmową dążyć do źródła tego problemu. No okazało się, że to była wina Zuzi, ale jakby wyciągamy wnioski z takiej sytuacji. Zuzia mnie przeprosiła, od razu wyszła z inicjatywą, że zadzwoni do tej osoby, czy napisze maila z przeprosinami, wyjaśni to. Okazało się, że ta osoba mieszka bardzo blisko naszego biura. Nie miała nic przeciwko temu, że taka sytuacja miała miejsce. Więc to nie miało jakichś znaczących konsekwencji. A akurat w tej sytuacji ten błąd, no to nie był jakiś strategiczny błąd, który zaważył o losie firmy. Ale jeżeli jakieś błędy pojawiają się regularnie, tydzień w tydzień, pomimo naszych tutaj uwag co do jakości tej pracy, no to najpierw rozmawiam bezpośrednio z tą osobą, że na przykład jej wydajność w pracy nie odpowiada mi z jakiegoś powodu, że jeszcze wezmę łyk wody. Że wyniki, które przynosi, są niewystarczające. I albo zmienimy coś w organizacji pracy tej osoby, no albo będziemy musieli się rozstać. I są to trudne decyzje, ale konieczne, żeby firma musiała się rozwijać. Bo Turkus to nie oznacza, że każdy ma tam swoje miejsce. Nie, te wyniki są także bardzo, bardzo ważne. Być może u nas dajemy troszeczkę więcej szans. Być może ten proces trwa dłużej, być może pozwalamy bardziej więcej czasu tej, dajmy więcej czasu tej osobie, żeby wdrożyła się w to zadanie. Faktycznie z tym bym się zgodził i faktycznie była taka sytuacja w przeszłości, kiedy inne osoby sugerowały mi, nie wiem, współpracujące z tą osobą, że są sami klienci, że są niezadowolone z pracy tej osoby. Gdzieś tam między wierszami dawały do zrozumienia, że to nie jest osoba, która powinna być u nas w firmie, a mimo wszystko ja czułem, obserwując tę osobę i rozmawiając z nią, że ona jest w etapie rozwoju, że ona potrzebuje jeszcze paru tygodni, miesięcy, żeby zdobyć pewną wiedzę. No i dzisiaj, ona jest do dzisiaj z nami, ta osoba, i uważam, że dzisiaj jest świetnym, świetnym pracownikiem i byłby to duży błąd, gdybyśmy się z nią pożegnali. Więc ten turkus wymaga też pewnej empatii, zrozumienia tej osoby, jej cech charakteru, no i zrozumienia problemów, które ewentualnie się w tej pracy pojawiają. No ale pożegnania też się zdarzają i powiedziałem wam wcześniej o tym błędzie, który popełniłem, zwalniając na początku osobę, nie informując ją o tym na bieżąco, że jej praca mi się nie podoba, i to było bardzo złe pożegnanie w tamtym momencie. A inne pożegnanie, które było niedawno, w tym okresie koronawirusowym, uważam, że no, trwało długo, bo to było wiele rozmów. To nie była jedna rozmowa, ale wiele rozmów. Ale zakończyło się tym, że ta osoba powiedziała, że, no, że żałuje, że odchodzi, ale rozumie tę sytuację i że jakby nigdy do tej pory nie zintegrowała się tak z firmą jak nasza, choć zdaje sobie sprawę, że po prostu nie wyrabia z jakiegoś względu i po prostu się żegnamy. Dla mnie jednak najważniejsze jest to, że ryba zawsze psuje się od głowy. Że to od prowadzącego firmy, od jej wartości, od energii i zapału, który ona ma, żeby te produkty czy usługi rozwijać, i od jakości jej życia, także prywatnego, zależy to, jak rozwija się cała organizacja. Myślę, że to jest kluczowe. W naszej firmie staramy się delegować odpowiedzialność tak bardzo, jak to jest możliwe, ale nie wyobrażam sobie, może inaczej, nie wyobrażam sobie, to złe słowo, ale uważam, że inaczej, zupełnie inaczej by to wyglądało, gdyby na przykład mnie teraz zabrakło. Bo kiedy rozwijałem firmę turkusową, to miałem takie, też rozmawiałem z innymi firmami turkusowymi, zastanawiałem się, czy kiedy zabraknie jej właściciela, to czy firma dalej będzie się tak rozwijać. I uważam, że to jest możliwe od pewnego etapu, że firma musi dojrzeć do tego. My jesteśmy jeszcze na takim etapie, kiedy ten lider, myślę tutaj akurat o sobie, jest potrzebny, że nadaje pewien kierunek,
w szczególności w zakresie tej wizji długoterminowej. Nie mam problemu z tym, żeby teraz pojechać na 2 tygodnie na urlop i nie odbierać telefonu. Nie mam żadnych obaw. Uważam, że sobie świetnie z tym poradzą, ale w perspektywie, nie wiem, miesiąca, 2 miesięcy może się to zacząć rozjeżdżać i że to jest potrzebne, ale do pewnego etapu. Uważam, że jak my jesteśmy jeszcze małą firmą, uważam, że jak firma osiągnie pewien etap, to jest to możliwe, żeby ktoś inny taką rolę lidera, albo żeby ktoś inny przejął taką rolę lidera, albo żeby ta rola lidera została tak jakby rozdystrybuowana pomiędzy pracowników firmy. Jeżeli jednak coś jest nie tak u lidera tej firmy, na przykład, nie wiem, nie wyrabia, tak, jest przemęczona, to się potem bardzo przekłada też na cały zespół w dłuższej perspektywie, bo w krótszej często odczuwałem, że oni zaczynali mnie wspierać. Ja dostawałem bardzo duże wsparcie też od osób. W pewnym momencie też powiedziałem, że kurczę, z tym naszym startupem nie czuję tego. Nie czuję, żeby to był dobry produkt. Powiedziałem to otwarcie. Nie czuję, żeby to jeszcze był ten pomysł, który zostanie dobrze przyjęty przez rynek. I pamiętam, jak wszyscy usiedliśmy i oni powiedzieli, że oni mają inny odbiór tego produktu, że oni wierzą, że to może być dobry produkt. Może musimy podpracować nad tym, ale sami zaczęli mnie wspierać i motywować i to było też takie bardzo budujące. Spojrzę jeszcze w moje notatki, bo ja na bieżąco nie mówiłem. Aha, od kwestii organizacji pracy i takiej czystości głowy lidera sobie też zapisałem, że ważne dla mnie jest to, żeby mieć na przykład czystą skrzynkę mailową. Jeżeli coś zajmuje mniej niż 2 minuty, to staram się to od razu realizować albo delegować innej osobie. To jest dla mnie też bardzo ważne, bo zaleganie z 10 mailami bardzo obciąża psychicznie mnie. Często pracy męczy mnie nie sama praca, nie jej wykonywanie, tylko świadomość, że mam coś do zrobienia i że to gdzieś tam nade mną wisi. Odnośnie uczciwości, też sam często byłem wystawiany na próbę i popełniałem błędy, to jasne, jak w prowadzeniu własnej firmy, ale wyciągałem wnioski i potem też zmieniałem swoje zachowanie. Też czasami zdarzały się sytuacje niezależne z naszej winy, szczególnie na początku mieliśmy trudność z opłaceniem ZUS-u. 2 czy 3 razy się dość mocno spóźniliśmy, ale to już nie była nasza chęć tutaj uniknięcia jakiejś płatności, tylko po prostu musieliśmy poszukać tych pieniędzy najpierw. Nie była nasza zła wola. Okej. Z mojej strony to na razie tyle i chętnie Was posłucham. O co byście chcieli mnie zapytać? Tak, jeszcze jakbyś mógł powiedzieć coś więcej o transparentności finansów, bo też było takie pytanie wcześniej w formularzu, a jakbyś mógł rozwinąć, jak to wygląda. Jak ktoś wchodzi do organizacji, to od razu widzi wszystkie finanse. Jak to wygląda? Myślę, że to nie ma większego sensu, bo potrzeba czasu, żeby ta osoba zrozumiała całą tak zwaną dynamikę firmy. To, że ktoś przyjdzie do firmy i powie, ten programista zarabia 7 tysięcy, ten 10, a ten 5, niewiele zmieni tak naprawdę. Uważam, że ta osoba powinna mieć możliwość dowiedzenia się, ale nie trzeba jej od razu wykładać całego bilansu spółki, bo to jest tak, jak wiecie, ze sprawozdaniem finansowym dowolnej spółki. One są co prawda publikowane w internecie, można sobie na nie spojrzeć, ale osoba, która nie siedzi w tej firmie, nie do końca zrozumie, jak prawdziwie wygląda sytuacja firmy. Tam mogą być ogromne długi, a może się okazać, że firma się dynamicznie rozwija, a może być też zupełnie inaczej, że ma, nie wiem, ogromne przychody. Okaże się, że jest startupem, który dostał bardzo duże inwestycje od inwestorów i te przychody niekoniecznie są z rynku, tylko gdzieś tam może troszeczkę naciągane. U nas każdy ma możliwość dowiedzenia się wszystkiego. Tak? A jak w takim razie wprowadzacie nową osobę do takiej kultury organizacyjnej? Bardzo powoli. To znaczy na początku staram się bardzo jasno zdefiniować zakres odpowiedzialności tej osoby. Teraz szukamy osoby, która będzie nam pomagała w rozwoju fabuły do gry. I na początku przedstawiam ogólnie, jak ta gra wygląda, jaka jest nasza historia. Halo? Coś nas rozłączyło? Tak, rozłączyło na telefon.
Dobrze, no to będę kontynuować. Szukamy osoby, która pomagałaby nam w rozwoju fabuły do gry, więc opisuję ogólnie, czym jest ten produkt i co chcemy osiągnąć, jaki jest cel zatrudnienia tej osoby i że na przykład fabuła w tej grze ma wyglądać tak i tak, będzie dla takiego klienta. Następnie opisuję, w jaki sposób ta praca będzie wyglądać, że najpierw definiujemy sobie mechanikę tej gry, potem taką ogólną fabułę i tu już będzie ta osoba zaangażowana na podstawie informacji dostępnych tu i tu. Jej celem będzie zdefiniowanie w takim zakresie, tak, na takim poziomie ogólności takiej fabuły, a potem będzie przechodzić do szczegółów, czyli przygotowanie konkretnych tekstów w kolejnych planszach. I tak wprowadzam w konkretne stanowisko pracy. Następnie zapoznajemy z zespołem, wszyscy się przedstawiamy, krótko opisujemy, czym się poszczególne osoby w firmie zajmują i przedstawiamy w szczególności te osoby, z którymi ta nowa osoba będzie współpracować, na przykład z grafikiem, który będzie przygotowywać makiety do gry na podstawie tej fabuły i z programistami, którzy przygotowują, implementują tę grę i wyznaczają pewne ramy, w jakich ta osoba przygotowująca fabułę będzie się obracać. Potem na takich cotygodniowych spotkaniach opisujemy, co zrobiliśmy w poprzednim tygodniu dla wszystkich członków zespołu. I w ten sposób ta nowa osoba zostaje wprowadzona w firmę. Ona słyszy, ona nie uczestniczy jakoś aktywnie w tych spotkaniach, no bo jest nowa, niewiele może powiedzieć, ale słyszy, czym się zajmujemy na bieżąco i z jakimi problemami się zmierzamy. Na przykład, że tutaj zbliża się termin ukończenia jakiegoś zadania, musimy przyspieszyć, kto mógłby się tym zająć. To wydaje mi się jakoś tak naturalnie tworzy się poprzez wspólne rozmowy. Więc nie mamy czegoś takiego, że jakoś szczegółowo jej wyjaśniamy różne rzeczy, tylko ona chłonie tę wiedzę z naszych rozmów. Okej, okay, czyli przez taką osmozę jest onboarding przez tak, osmozę. Tak. Też było pytanie, co jeżeli ktoś nie chce zająć się jakimś zadaniem. Tak. Faktycznie ma to miejsce. Ostatnio taki konkretny przykład, pracowałem zdalnie, napisałem na Slacku, że mamy problem z wideo wyświetlanym w naszej aplikacji do komunikacji na Androidzie numer 5, w wersji numer 5. Klient nam zgłosił taki problem i przyszło mi do głowy jakieś tam rozwiązania. Napisałem, że być może problem może być kwestia rozdzielczości, bo ono zostało przygotowane w innej rozdzielczości, bo problem może być bitrate tego wideo i napisałem, że czy ktoś mógłby się tym zająć i nie dostawałem odpowiedzi przez pół godziny. Prawdopodobnie dlatego, że wszyscy mieli full zadań i nikt nie miał na to ochoty. W takich sytuacjach po prostu komunikacja. Mówię, słuchajcie, napisałem zadanie, nikt się tutaj nie odzywa. Bardzo was proszę, żeby ktoś się zgłosił do tego zadania albo wyznaczę konkretną osobę. Jeżeli nikt się nie zgłasza, to mówię, Zuzia, czy mogłabyś się tym zająć w takim zakresie? Jędrzej, czy ty mógłbyś rzucić to do panelu administracyjnego? Gabriel, czy ty mógłbyś przetestować na telefonie? To już jest ostateczność. Natomiast najczęściej, jak ja się tak po prostu przypomnę i powtórzę, że to jest ważne, że to jest pilne, no to ktoś się w to angażuje, więc nie przypominam sobie, a przypominam sobie jedną taką sytuację. Jedna sytuacja była taka, że ktoś miał zostać wyznaczony do wyjazdów do klienta przez tydzień. Miał tydzień nie pracować u nas w biurze, tylko u klienta. I faktycznie mieliśmy trudność z tym, żeby taką osobę wyznaczyć. Ja nie miałem czasu, żeby się tym zajmować. I stanęło na tym, że zrobiliśmy spotkanie firmowe, bo te rozmowy, jak gdzieś tam to rzucałem mimochodem przez okres chyba dwóch tygodni, że tutaj mamy trudność i w końcu zorganizowałem spotkanie firmowe, powiedziałem, słuchajcie, zdaję sobie sprawę, że to jest duża niedogodność, że to jest dojazd o jakieś 20 minut więcej niż normalnie do naszego biura, współpraca z nowymi osobami w nowym otoczeniu, ale jest to dla nas ważne, jest to koniec projektu. Nie jest to trudne zadanie. Jeżeli nie chcecie się zgłosić, powiedzcie mi dlaczego. No i pojawia się, że to wcale nie chodzi o dojazdy, tylko że obawiają się, że nie będą mieli wiedzy, żeby odpowiadać klientowi na bieżąco na zadawane pytania. I tak punkt po punkcie dochodzimy do źródła problemu, że te obawy wynikają z czegoś zupełnie innego niż nam się początkowo wydawało. I skupiamy się na rozwiązaniu tych problemów. I wtedy zrobiliśmy sobie taką listę najczęściej zadawanych pytań. Powiedzieliśmy sobie, że ta osoba będzie miała kontakt z programistą w każdym momencie, jeżeli nie będzie w stanie odpowiedzieć na pytanie tego klienta. No i w końcu ktoś się zgłosił i po tych naszych rozmowach problem został rozwiązany. Super.
mamy w zasadzie wpół do zaraz. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania na bieżąco teraz? No, mamy czy jest to, jak to wygląda z tymi wynagrodzeniami, że wszyscy wiedzą, jak rozumiem, ile kto zarabia, tak? Tak, my początkowo, jak byliśmy jeszcze tam kilku, nie wiem, 4-5 osobowym zespołem, to jedna z osób no, wystąpiła i powiedziała: słuchaj, Mateusz, potrzebujemy jakiejś perspektywy rozwoju, że za taki okres będziemy zarabiać tyle, a za taki okres tyle. Czyli zdefiniujemy sobie stanowiska jakieś juniorskie, mida, seniorskie. Bo wcześniej nie było czegoś takiego. Po prostu przychodziła nowa osoba do firmy, określała, ile chciałaby zarabiać. My mniej więcej określiliśmy jej poziom umiejętności i dostosowywaliśmy poziom zarobków do tych umiejętności. I ktoś podszedł do tablicy podczas spotkania firmowego i zdefiniował, że ktoś, kto pracuje przez taki okres w firmie, zarabia tyle pieniędzy. Potem przeskakuje na stanowisko między juniorem a midem i zarabia tyle. I dokładnie sobie to wyznaczyliśmy. Ja tylko siedziałem i tak to obserwowałem. Powiedziałem: ok, jeżeli chcecie mieć taki schemat, możemy go wdrożyć, mi to jest wszystko jedno. Okazało się, że nie do końca to potem funkcjonowało. Bo dlaczego to nie funkcjonowało? No po pierwsze, osoba, która sama to zdefiniowała, zapomniała już, jak to dokładnie wyglądało, bo jakby nie czuła już takiej potrzeby. Mieliśmy taką zasadę, że jak zrealizujemy na przykład jakiś większy projekt, jak osiągniemy jakiś nowy cel i osoby zaangażowane w ten projekt czują, że miały dużą kontrybucję, duży wkład w ten projekt, no rośnie ich oczekiwanie też potem finansowe, więc tak ad hoc do tej pory zgłaszaliśmy się, czy te osoby się zgłaszały, po podwyżki. I nie do końca to, co zostało zdefiniowane w tej tabelce, czyli okresy czasu, pokrywało się z realizacją naszych projektów większych. A te osoby już chciały mieć podwyżki. Więc ta tabelka odeszła tak naprawdę w zapomnienie. Być może uważam, że ona będzie potrzebna, kiedy firma będzie większa. Czyli oni tak naprawdę nie wiedzą, ile to zarabia. Tak? Wszyscy wiemy, ile to zarabia. Wiemy, to jest ale w sensie jest taka tabelka, którą wszyscy widzą, ile ktoś w danej chwili zarabia, czy to są takie widełki na tych stanowiskach? To, co ta osoba zdefiniowała na tablicy, to były widełki, natomiast na bieżąco każdy ma wgląd w finanse i każdy wie, ile każda osoba zarabia. Ja mam tabelkę, mogę wszystko pokazać. Mam rozpisane wszystkie koszty i wszystkie wynagrodzenia, łącznie z Urzędem Skarbowym i ZUS-em. Czyli każdy z firm ma wgląd do tego projektu? No może nie ma takiego linka publicznego, ale jak ktoś chce, to podchodzi do mojego komputera i to widzi. To bardzo ciekawe, ile u ciebie zarabiają programiści? Nie zrozumiałem. Ile u ciebie zarabiają programiści? Pomiędzy 5 a 11 tysięcy. W sensie to jest na umowę o pracę? To jest kwota netto na umowę o pracę większość osób. Mamy też jedną osobę na B2B i mamy też studentów, więc one akurat trochę mniej zarabiają, nie o tych wynagrodzeniach studentów. Oni mają na umowę zlecenie pracy. No i teraz jak przychodzi do ciebie ktoś po podwyżkę i mówi: słuchaj, mieć 1000 zł więcej, to co mu mówisz? A widzisz, no to ja nie mówię wtedy tej osobie, tylko konfrontuję ją z całym zespołem. I to zespół wypowiada się, czy zdaniem zespołu ta osoba na tym stanowisku przy takich postępach pracy powinna już tyle zarabiać. Rozpoczyna się publiczna rozmowa i zwykle wtedy ja wchodzę na koniec, oczywiście z oszacowaniem kosztów, jakie się z tym wiążą i przychodami, jakie będziemy musieli mieć, żeby te wynagrodzenia pokryć. Czyli jest jakieś głosowanie na ten temat, tak? Czy jakieś takie, w którym wszyscy się zgadzają albo nie? Wiesz co, do tej pory dochodziliśmy do konsensusu, może nie przez jakąś większość, bo zwykle wyglądało to tak, że nieznacznie była modyfikowana ta propozycja, ale wszyscy się co do niej zgadzali. Znaczy mieliśmy takie wewnętrzne poczucie, że to jest sprawiedliwe. Największe zastrzeżenia pewnie miałem ja, bo no chodzi oczywiście o koszty, kiedy firma nie ma jeszcze takiej płynności, jak my wtedy, jak opowiadałem na początku, nie ma takiej płynności finansowej, no to jest to dla mnie największa trudność, ale jeżeli czuję rozwój tej osoby, jeżeli widzę, że warto w tę osobę inwestować, to jestem otwarty, żeby te pieniądze jej zaproponować. Więc do tej pory po prostu dochodziliśmy do takiego wspólnego konsensusu, no wszyscy się z tym zgadzali, można tak powiedzieć.
Może teraz powiedzieć, ilu masz pracowników, w sensie ilu jest programistów, a ilu jest takich administracyjnych slash designerów, project managerów i tak dalej? Tak, Zuzia jest osobą administracyjną jako jedyna, więc jest to jedna osoba. Na zewnątrz mamy dwie osoby, które pomagają nam w obsłudze też takiej finansowej, dofinansowania, które realizujemy, ale to jest rozliczane z zewnętrzną firmą przez B2B. Mamy oczywiście księgową, która zajmuje się wypłatą wszystkich wynagrodzeń, płatnościami, no i całą działalnością księgową, to też jest na B2B. Jestem ja jako prezes na umowę o pracę. Jest Marcin, Jędrzej, Wojtek, Gabriel, Filip, Mikołaj, Hubert, więc to jest 7 programistów obecnie. Mamy jedną osobę, która zajmuje się hardwarem. Mamy jednego grafika, jednego projektanta wzornictwa. No i teraz poszukujemy osoby, która będzie projektować fabułę do gry, też jedna osoba. I poszukujemy też osoby na stanowisko sprzedażowe, jedną osobę. Aha, czyli jeszcze mniej więcej 15 osób, jak rozumiem. Tak, w momencie. Z czego część pracuje na część etatu. Tutaj myślę w szczególności o Filipie, o Hubercie. Ale tak, to jest kilkanaście osób. To jest bardzo ciekawa informacja. Czy myślisz, że to jest skalowalne? W sensie na przykład, jakbyś miał 2 razy więcej ludzi, to czy byś mógł dalej mieć jawność wynagrodzeń? Myślę, że byłoby to trudne. Myślę, że ten sposób, który teraz sobie przyjęliśmy, będzie nieprecyzyjny i mało efektywny. I uważam, że wtedy konieczne będzie wprowadzenie pewnych widełek płacowych. Tak to czuję. Że w tak małym zespole, jaki mamy teraz, gdzie wszyscy się rozumiemy i po prostu czujemy taką chemię między sobą. Z jednej strony ja jestem otwarty, żeby inwestować w pracowników, którzy widzę, że się angażują w firmę, a z drugiej strony czuję też z ich strony taką odpowiedzialność za mnie, za firmę, za to, że to, że wyższe koszty oznaczają trudniejszą płynność finansową. Podam wam taki ważny przykład. Ostatnio rozmawialiśmy, ja tak napomknąłem, że multisport jest już dosyć wysoki. Przy 10 multisportach plus osobach towarzyszących mamy 20 osób do opłacenia. Mieliśmy dofinansowanie firmowe do tego multisportu. To były wysokie koszty miesięczne. Ja zacząłem napomykać po tym okresie koronawirusowym, że kurczę, nie wiem, czy przywrócić te karty multisport, bo to jest wysoki koszt. I sami do mnie przyszli z propozycją, żeby nie dofinansowywać do osób towarzyszących. Rozmawialiśmy może przez pół godziny, omawialiśmy ten temat i sami zaproponowali, że słuchaj Mateusz, to zrezygnujmy z dofinansowania do osób towarzyszących, zostawmy tylko dofinansowanie nasze jako pracowników. Więc ja też czuję odpowiedzialność ich za tą płynność finansową i ona zrodziła się dzięki takiej naszej otwartości wspólnej. Natomiast odpowiadając na pytanie, uważam, że to może być trudne przy 20-30 osobach. Słuchajcie, mamy już 10:37. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy albo większość z nas ma dokładnie półtorej godziny na spotkanie. Mieliśmy to ślisko, ale myślę, że już mniej więcej minęło półtorej godziny. Ja proponuję zakończyć część oficjalną i kto może, to zostawić jeszcze na dyskusję z Mateuszem. I bardzo wam dziękuję, że przybyliście pomimo tych problemów technicznych. Myślę, że już to będzie załatwione. Albo nawet już na żywo się spotkamy za miesiąc. To jeszcze raz bardzo wam dziękuję i kto może, to zapraszam jeszcze do dyskusji z Mateuszem. Również dziękuję. Mateusz, jeszcze ja mam pytanie w temacie odpowiedzialności, bo z tego co rozumiem, to ty jesteś osobą taką głównie dowodzącą i ostatecznie wszystkie decyzje przechodzą przez ciebie, tak? No właściwie tak. Pewnie podejrzewam, do czego zmierzasz. Czy to ja ostatecznie wszystkie decyzje podejmuję? Czy wszystko musi przejść przez mój podpis? Znaczy nie, ja nie zmierzam do niczego. Próbuję raczej zmapować, jak to wygląda, jeżeli chodzi o procesy decyzyjne, bo być może są jakieś, które w ogóle delegujesz na 100%. Bardziej o to chodzi. Gdzie jest ta granica? No jestem prezesem, jestem głównym udziałowcem spółki, drugim jest mój tata, ale nie angażuję się w codzienną działalność spółki, więc tak, to ja jestem główną prowadzącą osobą. Deleguję na tyle, na ile się da.
i tą odpowiedzialność czy możliwość podejmowania decyzji oddaję innym na tyle, na ile się da. Natomiast faktycznie wkraczam w pewnych momentach, kiedy czuję, że ta osoba czuje się niepewnie na jakimś stanowisku, kiedy ta odpowiedzialność moim zdaniem może przerosnąć tę osobę albo może mieć to negatywne konsekwencje dla całej firmy. Natomiast, nie wiem, w kwestii wyboru technologii bardzo często daję decyzyjność pracownikom, bo oni mają większą wiedzę na ten temat niż ja dzisiaj. Ja już od wielu lat mało programuję i jeżeli oni mówią mi, że taką technologię lepiej pójść, to ma lepszą wydajność, no to ufam im i wierzę, że tak jest. Kiedy przyszedł do nas Marcin, to pracowaliśmy w Node.js-ie, w zupełnie innej technologii, a Marcin pracował w PHP przez całe swoje życie. Wcześniej pracował w kilku korporacjach i postanowiliśmy przejść całą firmą na nowy stack technologiczny w backendzie. Wszystko zaczęliśmy pisać w PHP i tak jest do dzisiaj. Ufając, że Marcin będzie w stanie pociągnąć cały ten zespół backendowy samodzielnie. Natomiast w kwestii, powiedzmy, sprzedaży, ja definiuję pewien proces sprzedażowy. Ja wprowadzam jakieś propozycje, jak mogłoby to wyglądać, bo uważam, że mam większą wiedzę na ten temat, bo jakieś książki czytam, inspiruję się różnymi firmami, słucham wykładów i ja proponuję organizację zespołu w tym zakresie. Natomiast na przykład daję dowolność osobie, która rozmawia z klientem, czy warto drugi raz z tym klientem, albo czy w ogóle do pierwszego spotkania warto doprowadzić. Nie monitoruję każdej decyzji tej osoby od sprzedaży. Myślę jeszcze o jakiejś innej sytuacji, nic konkretnego mi teraz nie przychodzi, ale tak ogólnie mógłbym powiedzieć, że na tyle, na ile jestem w stanie, to deleguję tę odpowiedzialność. Czy może ktoś z gości chciałby się wypowiedzieć, jakieś pytanie? No. Nie ma pytań. Paulina, widzę, że się uśmiechasz i słyszysz. Tak, słyszę pytanie, znaczy słyszę pytanie o pytanie, natomiast jest to było, bo bardziej jestem w takim miejscu podziękowania wdzięczności za to, co powiedziałeś, bardzo dużej też wdzięczności za ten kawałek uczciwości, bo wydaje mi się, że to jest taka rzecz, którą jeżeli zaczniemy coraz częściej wprowadzać w naszą rzeczywistość, to może sporo zmienić wokół nas. Ja też. W sumie to może tak, jeżeli nie ma żadnych pytań i że dyskusja się nie klei jeszcze, a to w ogóle to po prostu rzeczywiście może każdy niech coś powie, co wyciągnął z tej prezentacji, bo to jest też duża wartość na naszych spotkaniach takich na żywo, nazwijmy to dosłownie, to jest taka rundka zamknięcia, jej tutaj teraz nie było. Więc wiemy, że zacznę właściwie po Paulinie. Paulina zaczęła. Mateuszu, bardzo mi się podobało to, że dałeś taką historię na początku. W zasadzie połowa prezentacji to była ta historia. To jest bardzo nietypowa historia, ale ona też pokazuje tą determinację, jak jeździliście tam do Afryki i do Szwajcarii chyba, więc z samolotu do samochodu, ciągłych podróży. To wiesz, nie każdego, że tak powiem, stać na to, bo to jednak wymaga dużej determinacji. Więc to też pokazuje, że budujecie ten biznes z dużą determinacją. Ja wierzę, że będziecie dalej iść w stronę takiej kultury organizacyjnej, która być może jednak będzie skalowalna, bo powiedziałeś, że ta transparentność finansowa w tym momencie jest na tym poziomie, gdzie to jest indywidualnie wytyczane, natomiast jak chcecie to skalować, to później mówisz o widełkach. No być może tam będzie jeszcze jakaś inna metoda na zrobienie tego. Ja wierzę, że jeżeli z tą determinacją wejdziecie również w pracę nad kulturą organizacyjną, to być może sam siebie zaskoczysz za chwilę, czy za rok, jak będzie pierwsza skala. Także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za tę prezentację. Dominiku, a Ty może mógłbyś coś powiedzieć? Bardzo fajny byłby może wykład, tak? A propos tego właśnie, jak to wyglądało, ja bardzo dużym zaciekawieniem słuchałem tego, bo tam chyba w trochę podobnym miejscu
teraz tak gruntowo, gdzie pewnie byłeś tam 2-3 lata temu. Trochę też podobnych doświadczeń z bootstrappingiem, ale, ale generalnie podoba mi się to, jak mówisz, w oparciu o wartości zorganizowałeś wokół takiej kursy całą firmę, która tak jak mówisz, w tej chwili w miarę na tym autopilocie potrafi sobie na bieżąco działać. Także to za to i bardzo ciekawa lekcja. Daniel, jesteś z nami? Daniel, nie jest. Rozłączyłem go. Daniel, halo, jesteś? Ma słychać mnie? Słychać, tak. Wiecie co? Fajna prezentacja. Fajna prezentacja. W tych fragmentach gdzieś tam podwracałem, mam słaby internet. I tak się, mam dwa routery SIM i tak się przełączałem. Trochę ci przerywa. Wydaje mi się, że kwestia tego natomiast historia, ona trochę też historię naszej firmy. Na produkt, a później w sumie mamy dalej. Poszliśmy bardziej w kierunku software house'u. Mam jakieś tam pytania, mi się pojawiły, ale nie chciałem. Po prostu nie było tak, że po prostu przegapiłem. Natomiast fajna historia, fajne rzeczy. Dzięki. Ja trochę urwane słyszałem, ale mam nadzieję, że na to już do ciebie doszło więcej. Rozumiem, fajna historia. Tak, ja też rozumiałem i że wrócę do nagrania, może będę miał pytania. Tak, trochę się porwało, Daniel. Dobrze, mam jeszcze Sebastiana, Oresta, Wiktora i Agę. Tylko, że kamery macie wyłączone, więc pytanie, czy jesteście z nami. A, jesteście z nami, super. Super, Aga. A, jest i Orest z Konradem, super. Wszyscy się aktywowali. Cześć. Wywołałeś się. Tak. Więc ja patrzyłam na tą prezentację z innej perspektywy, raczej z takiego HR-owego spojrzenia, bo wcześniej dwa lata temu już ja widziałam tę prezentację w Poznaniu. Ja teraz mieszkam w Berlinie i pracuję tutaj w turkusowej organizacji i ona jest trochę większa niż twoja firma, więc właśnie zastanawiałam się też z finansami, chociaż u nas jest to pokazane, u nas jest to wszystko też na podstawie gamifikacji, czyli widzimy, ile kto zarobił dla firmy. I wiemy też, znaczy jakby nie wiemy, jakie są progi, żeby ktoś przeskoczył na inną stawkę, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, ale jest to dużo bardziej jawne niż w firmie, w której pracowałam poprzednio w Polsce, która też była firmą IT. Znaczy w sensie wtedy pracowałam w firmie IT, teraz pracuję w rekrutacji tylko dla IT. Z takich rzeczy, które ja bym wzięła dla siebie z dzisiejszego spotkania, to jest, zapamiętałam to, jak ty wyznaczałeś sobie cele i jak do nich dążyłeś. I to jest takie bardzo inspirujące. I to jest pewnie coś, co ja wiem, ale bardzo mi się podoba to, jak ty to zrobiłeś i może w końcu ja to też tak zaplanuję, coś, do czego ja dążę. Więc w ogóle jakby szacun za to. I drugą rzeczą faktycznie było to, w jaki sposób procesy decyzyjne przychodzą w waszej firmie. Jakby jest, skoro ona jest jeszcze jakby tak mała, te 15 osób, te decyzje mogą być podejmowane wspólnie, ale faktycznie zastanawiam się, jak to może wyglądać w konkursowej organizacji, która jest już większą organizacją, jednak te większe decyzje jednak są już jakby podejmowane przez osoby, które są jakby w zarządzie, które są bardziej, ja bym to nazwała, liderami.
Dziękuję bardzo, Mateuszu, i oddaję mikrofon dalej. Dziękuję. To może ja dwa słowa powiem, jeżeli mnie słychać. Słychać. Nie wiem, słychać dobrze. Ja patrzyłem trochę też z innej strony znowu, dlatego że ja się znajduję, znaczy zajmuję się zawodowo wyszukiwaniem finansów dla przedsiębiorców. I patrzyłem sobie na tą historię Mateusza jako na ścieżkę, gdzie on te finanse, gdzie on tych finansów szukał i współpracuje właśnie z prywatnymi inwestorami. I tutaj mnie ciekawi mocniej ten wątek właśnie obawy współpracy z prywatnym inwestorem, jak dlaczego ta współpraca tak nie została nawiązana do końca. Co, bo tam wspomniałeś o tym, że bałeś się narzucenia pewnych rygorów przez inwestora, ale czy to tylko było o to chodziło, czy coś jeszcze więcej wchodziło w rachubę? Tak, ja może tego nie powiedziałem, ale ważne chyba jest też to, że ja nie jestem przeciwny inwestycjom i myślę, że może nadejść taki moment, kiedy my tego inwestora też będziemy szukać. W tamtym etapie my czuliśmy się zbyt niepewnie, żeby zapraszać inwestora, który ma już jakieś konkretne oczekiwania zwrotu z inwestycji, bo my sami jeszcze do końca nie wiedzieliśmy, byliśmy zbyt niepewni co do tego produktu. Było dla nas zbyt wcześnie. Z jednej strony chcieliśmy tych pieniędzy, no bo pojechaliśmy na ten konkurs, braliśmy udział w tej walce, dostaliśmy ten czek, którego dostaliśmy, to wypadliśmy dobrze, a skoro wypadliśmy dobrze, to musiało nam naprawdę bardzo zależeć, bo przygotowaliśmy się do tego. Ale z drugiej strony czuliśmy, że jakby słuchając historii innych startupów, czuliśmy, że faktycznie tak jak ty powiedziałeś, chyba głównie chodzi o tą presję, że na tym etapie ta presja będzie zbyt duża. Bo problem jest na zbyt wczesnym etapie rozwoju. Mogę dodać jeszcze takie dodatkowe pytanie. Czy możesz powiedzieć, jakie były warunki wejścia inwestora do waszej spółki? Czy możesz takie informacje ujawnić? No 20% spółki chciał uzyskać za milion złotych, natomiast przez pierwszy rok funkcjonowania ta współpraca miała opierać się na takich zasadach, że to on będzie podejmować większość decyzji w firmie. Umowa została tak skonstruowana, że jeżeli coś by poszło nie tak, to nawet moglibyśmy stracić ten produkt, tę firmę, więc de facto baliśmy się, że zostaniemy zatrudnieni przez tego inwestora i będziemy po prostu dostawać pensję od niego za realizację jakiegoś określonego celu. No, rozumiem, to było dosyć duże ryzyko, jeżeli on by przejął kontrolę nad firmą. Ja współpracuję też z takimi inwestorami właśnie, którzy niekoniecznie przejmują ryzyko, znaczy przejmują, inaczej, nie przejmują kontroli, są tylko sprawozdań finansowych. To myślę, że to jest bardziej bezpieczne finansowanie, ale za dużo większy procent. Mhm. Rozumiem. No w tej naszej konkretnej sytuacji te warunki, które nam zostały zaproponowane, były dla nas zbyt restrykcyjne i zbyt duża decyzyjność była nam odbierana. No ja rozumiem, bo straciłbyś kontrolę. Dokładnie, tak. Teoretycznie 20% docelowo byłoby oddane, ale przez ten pierwszy rok no, faktycznie moglibyśmy stracić kontrolę. To duże ryzyko. No dziękuję, to wyczerpuję pytania z mojej strony, przekazuję następnie to do głosu. Dzięki. Aneta, jesteś z nami? Halo, Aneta? Aneta, coś zrywa. Dobrze, jeszcze jest z nami Orest z Konradem. Widzę, że coś mówicie, ale was nie słychać. Tak, tak między sobą jeszcze dyskutowaliśmy, a tutaj chcieliśmy właśnie się też podzielić tym tą samą obserwacją, tak naprawdę potwierdzić to, że strasznie ważne jest, żeby naprawdę przemyśleć moment, w którym wchodzi inwestycja i jakiekolwiek przejęcie kontroli, i że wydaje nam się, że w Polsce ekosystem jest, jeżeli chodzi o startupy, jeszcze jest niekiedy taki, że inwestorzy dość naiwnie podchodzą do tego, że jeżeli oni dają pieniądze, no to jakby tak naprawdę powinni móc decydować o różnych rzeczach, zamiast zaufać po prostu założycielom. Tutaj taka śmieszna anegdotka. Ostatnio braliśmy udział w hackathonie i w tym hackathonie jednym z warunków dostania było
przepisanie stuprocentowo praw autorskich na organizację rządową, JOPTEC, która nam zapewniała, że no, to przepisanie praw wcale nie oznacza, że chcą mieć kontrolę nad tą własnością intelektualną. A co oznacza w takim razie? No dokładnie. No i tutaj no, widać było po prostu to, że trochę jeszcze się wszyscy poruszamy jak we mgle w tym świecie. Więc jak najbardziej tutaj podobne obserwacje, jeżeli chodzi o inwestycje. Ja jeszcze może bym wtrącił, że ta kwestia przejęcia kontroli to wcale niekoniecznie musi właśnie oznaczać, że komuś oddajemy prawa własności intelektualnej, ale też albo że oddajemy komuś procenty w firmie, ale sam fakt, że mamy kogoś w cap table, który ma jakieś oczekiwania, wpływa na nas. I to, że wiemy, że obiecaliśmy komuś, że będzie taki, a siaki wzrost i potem z nowymi informacjami, z nowym doświadczeniem i tak dalej, gdyby nie było tej osoby, to zmienilibyśmy strategię i ograniczyli na przykład wzrost, sprawia, że właśnie nagle jesteśmy między młotem a kowadłem. I to też jest jakaś tam forma kontroli, czy takiej dynamiki społecznej, na którą trzeba też bardzo baczyć. To oczywiście może mieć też wartość, bo inna osoba jako udziałowiec może też bardzo merytorycznie nam doradzać, pomagać, zdobywać nowe kontakty. Taka jest też rola inwestora, a przynajmniej może być rola inwestora. Więc on może mieć ogromną wartość dla spółki. Natomiast wydaje mi się, że należy to robić rozważnie, a nie brać inwestycje jak lecą i obiecywać gruszki na wierzbie, no bo kiedyś trzeba będzie się zmierzyć potem z realiami i te przychody będą musiały być. A masz takie doświadczenia, Mateuszu, jeśli można jeszcze zapytać, właśnie ze swoim inwestorem, że faktycznie jest to smart money, a nie smart money, o którym każdy mówi, ale mało kto widzi? Znaczy nie doszło do współpracy z tym inwestorem. Wydawało się, że mają taką wiedzę i takie umiejętności, żeby to było smart money. Natomiast myślę tutaj przede wszystkim o tym, że mi brakowało czasami takiego wspólnika, który doradzałby mi w trudniejszych momentach. Momentami ta odpowiedzialność była faktycznie bardzo duża i niepewność co do przyszłości no, była stresująca. Myślę, że gdybym miał takiego inwestora doświadczonego, byłoby mi pewnie łatwiej. Jasne. Dzięki. A ty, Mateusz, co wyciągnąłeś z dzisiejszego spotkania? Ja wyciągnąłem to, że tutaj warunki mi nie, dekoncentrują mnie bardzo. Mogę wam powiedzieć, że jestem u siebie w mieszkaniu i akurat prowadzę remont z moim tatą. Miałem mu pomagać, a zajęłem się organizowaniem prezentacji. Natomiast przygotowując się do tej prezentacji, robię sobie notatki przez ten ostatni tydzień. I taka sama świadomość odnośnie tych cech charakteru mi się przydała, bo przypomina mi to, w jakim kierunku zmierzam, czemu to robię, dokąd dążę. Takie uporządkowanie samego siebie. Myślę, że to też jest wartościowe bardzo. Takie przypomnienie, stanięcie i zastanowienie się, skąd się to wszystko wzięło.